Witamy Państwa bardzo serdecznie, dzień dobry. Na listopadowym spotkaniu w ramach Radzymińskiego Uniwersytetu Otwartego dzisiaj gościmy wyjątkowego człowieka, lektora, speakera radiowego i telewizyjnego, obdarzonego liryczną, głęboką barwą głosu, pana Andrzeja Krusiewicza, który się specjalizuje w felietonach, w prozie literackiej, poezji. Współpracuje z Polskim Radia już od bardzo dawna. Nie obca mu też działalność w mediach, w reklamie, w prezentacjach multimedialnych. Współpracuje także z Polskim Związkiem Niewidomych, nagrał mnóstwo książek. Mam nadzieję, że niejedną Państwo mieliście okazję posłuchać w interpretacji i wykonaniu, tak, pana Andrzeja. A z nami też jest zaprzyjaźniony i związany od wielu lat z kapelmistrzem Zbigniewem Kusiem i z Radzymińską Orkiestrą Dętą. Prowadzi wspaniale koncerty orkiestry tutaj w Radzyminie. No i wiele różnych innych imprez. Ostatnio był też w Nadmie, prowadził imprezę integracyjną. Już przekazuję mikrofon panu Andrzejowi, ale póki państwo jeszcze jesteście skupieni, to chcę zapowiedzieć szybciutko, co nas czeka niedługo. Chcę państwa zaprosić tak ekstra na wernisaż wystawy malarskiej 30 listopada w Andrzejki. To będzie w samo południe. Pan Andrzej Skoczylas, bo jego pracę będziemy prezentować i otwierać, powiedział, że on nie chciałby wieczorami, a tak swoją drogą, ci, co go bliżej znają, to wiedzą, że ostatnio przeżywa bardzo rozstanie, rozłąkę z żoną, z którą był bardzo mocno związany, a odeszła. W związku z tym, jak go tak próbuję przekonać, żeby jednak ta wystawa prac była uroczyście otwarta z jego obecnością i udziałem, i liczę bardzo na to, że państwo przyjdziecie i ciepło przyjmiecie te jego prace i zaakcentujemy tak otwarcie tej wystawy. Pan Andrzej Skoczylas urodził się w 1939 roku. Studiował w warszawskiej ASP, dyplom w pracowni Eugeniusza Ejbisza. W 1963 uzyskał, ma na swoim koncie mnóstwo wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Jego prace znajdują się między innymi w zbiorach muzealnych Muzeum Narodowego w Warszawie i w kolekcjach prywatnych. A z nami też jest związany, bo od lat pomieszkuje sobie szczególnie latem i w ciepłe dni w Rejentówce. Także serdecznie was zapraszam. A następne spotkanie będzie 12 grudnia w środę, ale troszkę później, o godzinie 11:00. I spotkamy się z panem Waldemarem Smaszczem, badaczem literatury, krytykiem, eseistą, świetnym gawędziarzem, znakomitym mówcą, autorem i tłumaczem wielu książek i przyjacielem wieloletnim księdza Jana Twardowskiego, a będzie mówił na temat kolędy polskie, perły polskiej tradycji duchowej. 12 grudnia. Temat jest pod święta, tak, prawda? Bardzo miło się z państwem spotkać. Rzeczywiście od wielu lat przyjeżdżam na koncerty. Znakomity zresztą orkiestry Radzymińskiej, którą prowadzi Zbyszek Kuś, a znamy się ze Zbyszkiem kiedy jeszcze był inspektorem orkiestr Wojska Polskiego i w Krakowie prowadził wielkie festiwale. Także bardzo sympatyczny pan, życzliwy, uśmiechnięty, przyjazny ludziom. To jest bardzo ważne w naszych potłuczonych czasach, bo czasy mamy rzeczywiście takie pokręcone. Chciałem a propos pana Zbigniewa Kusia powiedzieć, że został niedawno odznaczony w stulecie niepodległości, nie wiem, czy wszyscy państwo wiecie, odznaczeniem wyjątkowym radzymińskim, uchwalonym niedawno w styczniu 2018 roku przez Radę Miejską, decyzją Rady Miejskiej, burmistrza, primum in nocere Juliana Ochorowicza. Przede wszystkim nie szkodzić, prawda? Tak jest. Zbyszek na pewno nikomu nie szkodzi. Tak, wymyśliliśmy sobie taki temat z panem dyrektorem, żeby troszkę porozmawiać o radiu i o pozaradiowych fascynacjach, bo tak się akurat złożyło. Zresztą myślę, że każdy ma jakieś pozaobowiązkowe. A, tak, bo to medyczny taki jest termin, prawda? Tak jest. Wspólnym mianownikiem tego naszego spotkania będzie przypadek. Dlatego, że przypadek czasem rządzi ludzkim życiem, a może nie czasem, a często. Zaczęło się u mnie, bo pracuję w Polskim Radiu, od 1977 roku, od 1 lipca. No to troszkę czasu minęło, prawda? 41 lat będzie, nawet minęło już te 41. Zaczęło się, kiedy kończyłem studia, byłem po czwartym roku, to taki króciusieńki wstęp,
u optyka załatwiałem jakieś poprawki. Siedziała pani z tyłu, optyk poszedł na zaplecze, a pani, taki typ hiszpańsko-włoski, urocza. Proszę pana, czy pan wie, że pan ma mikrofonowy głos? No uśmiechnąłem się, mówię, może nowa znajomość się rodzi, bardzo sympatycznie byłoby. Nie, nie, niech się pan nie uśmiecha, ja pracuję w telewizji. Też kiedyś ktoś powiedział mi, że mam ciekawy głos, a w tej chwili mam już własne programy. Przedstawiła się, niestety nie pamiętam nazwiska tej pani. Co pan robi? No mówię, właśnie kończę studia. A co pan studiuje? Przez przypadek również, bo chciałem studiować japonistykę, ale akurat nie było naboru. Później myślałem o AWF-ie, ale tam trzeba było chemię, fizykę. Nie, nie, to nie moje klimaty zupełnie. Więc przez przypadek chciałem później zdawać na wyższe studium języków obcych, na sekcję angielsko-rosyjską. Zabrakło mi 3 punktów. Egzaminy zupełnie przyzwoicie zdałem. No i na odwołanie dostałem się w Poznaniu na rusycystykę. Kiedy powiedziałem, że jestem rusycystą z wykształcenia, właśnie kończę studia, no pani się skrzywiła troszkę. Te nasze relacje z sąsiadem ze wschodu nie są wzorcowe, powiedziałbym. A może pan jeszcze jakiś język zna? No po angielsku się porozumiewam, troszkę się francuskiego uczę. A proszę pana, znakomicie, to pan orientuje się w różnych językach. Radio szuka speakerów. No i tak, taki impuls gdzieś tam w głowie został. Pisałem pracę magisterską i usłyszałem komunikat wkrótce potem na jesieni, że jest nabór na speakerów. Jurek Jakubowski, Agnieszka Rogińska, moi starsi troszkę koledzy taki komunikat wygłaszali i wtedy się lampka otworzyła. No coś trzeba po tych studiach robić, prawda? Groziło mi nauczycielstwo. Być może nie byłbym złym nauczycielem, bo jak ja musiałem mieć praktyki obowiązkowe i dyrektor, który przysłuchiwał się moim lekcjom, powiedział, że o, ma pan talent i pan fajnie prowadzi te lekcje, ma pan kontakt z młodzieżą, ale mimo wszystko nie czułem takiej wewnętrznej potrzeby, żeby zostać nauczycielem. No i zgłosiłem się do radia na konkurs. Kilkaset osób się zgłaszało, to był jedyny zawód, mówię o speakerach, z naboru, z konkursu. Potrafiło się zgłosić 700 osób, a przyjmowano 2, 3, 4 osoby i to jeszcze do oszlifowania. Czasem to szlifowanie też się nie udawało. I pierwszy komunikat, jaki usłyszałem od wysokiej komisji, tam byli speakerzy bardzo znani, Zbyszek Lutowniewski, Bohdan Zaleski, reżyser, pan Opałek, no mój szef późniejszy, Janusz Gilański, były speaker, a wtedy już szefował. Po pierwszym zdaniu, proszę pana, czytać pan nie umie, mówić pan nie umie, ale głos ciekawy, popracujemy nad panem. I pierwsza lekcja od razu, to później procentowało, proszę państwa, pierwsza lekcja, jak pan mówi, romantyzm jest to okres taki, a taki, to każda głoska musi być wyartykułowana. Nie ma słów romantyz, jest to i tak dalej. Pan ma być wzorcem, punktem odniesienia, pan ma mówić, posługiwać się absolutnie wzorcową polszczyzną, bo to, co radio mówi, ma być rzeczywiście taką odpowiedzią na różne wątpliwości. Chodziłem na zajęcia z Jankiem Małkowskim, realizator dźwięku, reżyser troszkę, świetne audycje dla dzieci przygotowywał i on uczył mnie interpretacji różnych tekstów. Do dziś pamiętam 4,5 stronicy tekst o zieleni warszawskiej. Przez pół roku na każdych zajęciach, a spotykaliśmy się 3 razy w tygodniu, czytałem różne teksty i zawsze był ten tekst o zieleni warszawskiej i ciągle jakieś uwagi. Aż wreszcie po pół roku już nie mogłem na te literki patrzeć, to było tak nudne. Tekst prawie na pamięć znałem. Po pół roku mniej więcej wychodzę ze studia, to wszystko było rejestrowane oczywiście. Mój nauczyciel odtwarzał, no i później uwagi, analiza tego tekstu. I słyszę, że tekst bardzo fajnie brzmi, już nawet pomijam treść, ale melodia sama przyciąga ucho. Podoba ci się? No jakoś mi się tak fajnie przeczytało. Podskoczył do mnie, pół roku minęło. Kochany, umiesz czytać. Ucieszyłem się bardzo, właśnie studia skończyłem. Napisałem pracę magisterską i wreszcie umiem czytać. I dopiero wtedy powiedział mi po półrocznych zajęciach, że czytając o zieleni warszawskiej mogą być różne teksty, na pewno 2. Możesz mówić czy czytać o Warszawie, której elementem jest zieleń, albo o zieleni na przykładzie Warszawy.
będą dwa różne teksty, bo akcenty logiczne będą inaczej postawione i ten tekst każdy będzie troszkę inny, a można pewnie jeszcze inne mieć pomysły. No i tak to się zaczęło. Z Państwem, jeżeli rozmawiam o Polskim Radiu, to wiem, że Państwo na pewno wiedzą, co to za instytucja, bo jak z młodzieżą rozmawiam i pytam, czy słuchacie radia, no tak, słuchają, nie słuchają, lepiej czy gorzej. A Polskiego Radia? No tak, oczywiście, to znaczy jakiej stacji? RMF, KZ, KSK i tam dziesiątki jeszcze innych, prawda? Ja mówię, kochani, ale to są owszem polskojęzyczne stacje, na ogół w rękach polskich, ale to nie Polskie Radio. Polskie Radio jest jedno. I podkreślam zawsze, że to jest instytucja, która po pierwsze najdłużej na mapie stacji radiowych istnieje, bo urodziliśmy się w 1925 roku, 1 lutego. To jest ogromny kawał historii, 93 lata, a mając w pamięci, akurat teraz obchodzimy szumnie stulecie niepodległości, odzyskaliśmy 100 lat temu tę niepodległość i 7 lat po odzyskaniu niepodległości już potrafiliśmy uruchomić radio, które mniej więcej istniało od 25 lat na świecie, bo tak przyjmuje się 1899-1901. Jak w 1901 roku udało się przez Atlantyk przepchnąć drogą radiową, falą radiową, krótki trzask, taką kropkę w alfabecie Morsa, to było wiadomo, że radio się urodzi. Czyli 1901 rok, a my w 25 uruchamiamy radio. Uczymy się najpierw. To jest jeszcze jest próbna stacja. Od 1 lutego ochotnicy, wolontariusze dzisiaj mówimy, biegają po Warszawie, spoglądają w okna i jak zapala się w oknie świeczka, to znaczy, że o, nawiązaliśmy kontakt, komunikat dotarł. No czasy z naszej perspektywy były dziwne. Telefon wprawdzie już istniał, taki na sznurku przywiązany do ściany, ale z tym trudno biegać po mieście, prawda? Nie było jeszcze radia, nie było telewizji, nie było komputera, na pewno nie było KFC i McDonald'sa, to młodzież się zawsze uśmiecha. Niemożliwe. Nie było kiedyś? No nie było kiedyś, oczywiście. Coca-Coli też nie pijano wtedy w Polsce, prawda? Niemożliwe. Taki świat nie mógł istnieć. To dla młodzieży jest to zupełnie niewyobrażalne. Osoby, które mają troszkę starszy PESEL, bo nie mówię o wieku. Ten wiek się nie liczy. Jesteśmy młodzi, dopóki się młodo czujemy. Potrafimy sobie usteczka zrobić, oczki, prawda, koszulkę założyć, elegancką bluzeczkę, spódniczkę. Jesteśmy młodzi wewnętrznie, no ale ten PESEL nas troszkę zdradza, że mamy troszkę więcej lat. Więc osoby, które mają ten odpowiedni PESEL, doskonale wiedzą, czym jest Polskie Radio. To jest taki przyjaciel, który towarzyszy i w smutnych, i w radosnych chwilach. Telewizor czy komputer zmusza, no komputer zmusza do pewnej aktywności, bo tam trzeba klikać jeszcze, a telewizor to jest taki leniuch. No dobrze, że jeszcze mamy tego pilota, to coś tam musimy nacisnąć, prawda? No i wgapiamy się, zupa się przypaliła, prawda, tam wykipiała, koszula tam też trzeba prasować, to też, że żelazko człowiek postawił, przypaliło się. A radyjko jest takim przyjacielem, mogę sprzątać, gotować, prać, cichutko gra, jadę samochodem, radyjko sobie gra, usłyszę wiadomości, prawda. Polskie Radio ma trzy statutowe obowiązki. Oczywiście informacja, staramy się robić to dobrze. Zawsze znaki zapytania możemy postawić. Oczywiście rozrywka, bo lubimy się uśmiechnąć, a czasem w konkursie coś wygrać. I jeszcze edukacja, czego nie ma stacja komercyjna, czyli te wszystkie prywatne. Oni próbują przyciągnąć właśnie głównie zabawą, konkursami. Czasem bardzo atrakcyjne są nagrody, a z tą edukacją bywa różnie. A przecież musimy się uczyć przez całe życie. Maluszki, wiadomo, poznają świat wokół siebie, siebie samego poznają. Natomiast dorośli też uczą się, chociażby postaw obywatelskich. I to delikatnie próbujemy przekazywać w różnych audycjach. W stacjach komercyjnych, prywatnych reportażu nie spotkamy raczej. U nas pojawia się reportaż, czyli mały wycinek rzeczywistości pokazany dzięki pewnej pomysłowości dziennikarskiej. Proszę sobie wyobrazić reportaż, który był budowany ponad 20 lat, na antenie zaistniał tylko 20 minut. Ktoś wymyślił sobie, że pokaże historię konia. No banał. Koń, kopyta, cztery nogi, ogon, tam prawda, grzywa. Ale tego konika trzeba odmalować językiem radiowym. Ta osoba jeździła przez 20 kilka lat do stadniny. Źrebaczek się pojawił na świecie. Później dorastał, hasał sobie. Później musiał ciężko pracować. Później na emeryturę przeszedł. No i naturalny koniec tego
dwudziestokilkuletniego żywota. Rozmowy z opiekunami tego konika, później dobranie muzyki, oczywiście materiał trzeba było odpowiednio pociąć i na antenie było tylko 20 minut. Jaka to musi być pasja, żeby taki malusieńki wycineczek rzeczywistości pokazać, przekazać słuchaczom, odmalować, prawda? Pomysł na audycję. Te pomysły leżą na ulicy, tylko trzeba umieć je podnieść. Idziemy chodnikiem, raptem potykamy się o nierówną płytę. Albo jedzie samochód i w czasie deszczu ochlapuje nas. Dlaczego mamy dziury? Dlaczego mamy nierówne chodniki? Wzywamy kogoś z władz miasta i przepytujemy. Już jest pomysł na audycję. Albo sen. Co to jest sen? Możemy takie pytanie zadać. Zapraszamy psychologa, a jeszcze prosimy słuchaczy, żeby swoje sny opowiadali. Jaki piękny pomysł na audycję kontaktową ze słuchaczami. Dlaczego mojemu koledze stale się śni, że jest motylem, lata nad łąką, siada na kwiatki i te pyłeczki, różne soczki tam sobie smakuje. A ja, przyznam się, mam krwiożercze sny. Popełniłem harakiri kiedyś, takie seppuku japońskie, prawda? I pytanie, dlaczego? Prawdopodobnie potrafię sobie na to odpowiedzieć, ale dobrze, jakby to mi psycholog jeszcze wytłumaczył. Tak fachowo. Kiedyś mówiłem, że wspomniałem, że chciałem japonistykę studiować. Dużo się interesowałem kulturą Japonii i to mogło sprowokować ten dziwny sen, że był taki pisarz nieżyjący, Yukio Mishima. On popełnił harakiri, takie tradycyjne, nawet przyjaciel mu głowę obciął, w akcie protestu przeciwko zanikowi etosu rycerskiego w Japonii. No to się stało po II wojnie światowej. Japonia, która była agresorem, ale doświadczyła ogromnego okrucieństwa, no bomby atomowe, prawda, więc to z perspektywy zwykłego człowieka to jest straszne doświadczenie. No i ta militarna tradycja w Japonii rzeczywiście zanikła. Oni są z dala od tego jak najbardziej, nawet normalnego wojska nie mają. No i ten Yukio Mishima protestował przeciwko temu zanikowi etosu samurajskiego, no i popełnił właśnie tradycyjne samobójstwo. I czytałem artykuł w takiej gazetce, tygodnik Forum, dokładny opis tego wydarzenia. Prawdopodobnie zjadłem późno kolację, może mnie brzuch bolał w nocy, no i stąd być może ten sen, który się przełożył. Tak mi się wydaje, że to tak mogę sobie wytłumaczyć. Ale to ciekawe jest, psycholog pewnie by to potrafił jakoś szerzej opisać. Wracam do radia. Radiowe sny też oczywiście miewałem. Jeden miałem taki sen, do tej pory pękam ze śmiechu, do programu trzeciego, bo speakerzy pracowali we wszystkich programach według pewnej rotacji. Dziś speaker prawie już nie istnieje. Jesteśmy jeszcze, trzy osoby zostały, za chwilkę o nich wspomnę. Mieliśmy według harmonogramu dyżury, powiedzmy noc w programie pierwszym, po nocy dzień wolny, później tak zwany wieczór, czyli do północy, później środek dnia, a później tak zwany świt od 5:30, potem dwójka, wieczór, środek dnia, świt. Świt na dwójce był paskudny, zaczynał się o 4:15, czyli trzeba było tak się, dwójka zaczynała się o 4:27 dokładnie, czyli 15 po 4 trzeba było być w pracy. Ja jestem sową z natury i przed północą się nie kładę spać, więc kładłem się o 11 i mówiłem, durniu, śpi szybko, bo masz za chwilę wstać, i nie dało się. Więc chodziłem zawsze zmęczony po takim, ale dyżur się kończył o 10 rano i cały dzień dla mnie był. Jak coś miałem załatwić, to było bardzo wygodne. Później podobnie trójka, podobnie czwórka, to wtedy były cztery programy. Tych programów w tej chwili jest więcej. Speaker miał za zadanie pilnować pewnego porządku antenowego, ale przede wszystkim dbać o polszczyznę. Zostało nas trzech. Dwie osoby pewnie Państwo znają z filmów. Janusz Szydłowski i Maciej Gudowski. Oni są na etacie speakerów radiowych. Speaker lektor. No i Andrzej Krusiewicz, czyli ja również zostałem z tej trójki. Są jeszcze dwie osoby, Krzyś Dumała i Agnieszka Kunikowska. Oni byli speakerami, a w tej chwili Agnieszka jest dziennikarką w Jedynce. Dla dzieci robi audycję, a Krzyś Dumała jest bardziej urzędnikiem. Mieliśmy dbać o jakość polszczyzny. Dyrekcja rozliczała nas naprawdę w sposób okrutny. Mój dyrektor, jak w nocy zdarzyło mu się wstać do toalety, to włączał radyjko i przez pół godziny słuchał, a potem na dywanik. A dlaczego taki senny byłeś o 3:00 nad ranem? No, mówi, bo nawet jak ten podcięty przychodzi, też ma prawo do normalnej audycji, mówi.
Więc mówi z szacunku dla słuchacza, bo przecież w pojęciu radio najważniejszym elementem jest słuchacz. Radio bez słuchacza nie ma żadnego sensu. Więc nawet ten po setce jednej czy drugiej, jak przychodzi troszkę pod muszką, też ma prawo do szacunku ze strony usługodawcy, czyli radiowca, prawda? A dlaczego tam jakiś błąd zrobiłeś? No i piętnowano te błędy. Chodziło o gramatykę, chodziło o styl, chodziło o akcent. Do tego jeszcze dochodziła artykulacja. Zwykle ta artykulacja daje się popracować tak, żeby artykulacja była strawna, żebyśmy rozumieli, co do siebie mówimy. I przyznam się Państwu, że ćwiczę. Od samego początku, kiedy zacząłem pracować w radiu, próbuję rozgimnastykować cały aparat artykulacyjny, żeby uniknąć tej tendencji do zasznurowanej buzi. No, mam taką tendencję, że tak mówimy, troszkę tych buziek nie otwieramy. No jakoś tam się dogadujemy oczywiście, ale może być czasem kłopot. Ćwiczę, co czasem wzbudza zdziwienie i przechodniów, sam też się nieraz uśmiecham, korzystam z jakichś pomocy, na przykład zapałeczki albo, nie wiem, papierek, wkładam między zęby i z zaciśniętymi zębami staram się mówić w taki sposób przez 10 minut, cokolwiek sobie czytam, żeby dokładnie rozumieć to, co mówię. Czasem są to jakieś trudne wyrażenia, tak, ale muszę zmusić buzię, żeby ona się otwierała, gimnastykowała. Jeżeli zasznuruje buzię, czyli taka tendencja codzienna, która nam się zdarza, to no co, ja nie wiadomo, o co chodzi, coś tam, ale tak naprawdę on sam powiedział, co ja. No bo tak to wygląda, prawda? Głowa jest jak komputer. Jeżeli przez 10 minut poćwiczę, to później już głowa sama kieruje, to buzia zaczyna pracować. Idę ulicą, co też wzbudza czasem zdziwienie przechodniów, bo ustawiam sobie, wyokrąglam usta do samogłosek. A, O, E, I, Y, U. Każda jest inna i jeszcze warczę na ludzi, żeby się język troszkę poruszał. Patrzą na mnie, pukają się w głowę, pewnie jakiś wariat. No pewnie wariat, ale kiedy siadam przy mikrofonie, nie boję się tekstu. Staramy się unikać jakichś trudnych sformułowań, typu przeszła susza, szosa sucha i te różne stoły z powłamywanymi nogami, prawda? Bo to jest trudne, ale to się może zdarzyć. Łatwiej mi jest przebrnąć przez te przeszkody, jeżeli jestem rozgimnastykowany. Na sprawy gramatyczno-stylistyczno i akcentuacyjne już pomijam te klasyczne przykłady, włączanie i wyłączanie, prawda? Tak na co dzień mówimy, zawsze mówię, ale gdzie jest włącznik w ścianie i go nie można znaleźć? Mówimy troszkę bezrefleksyjnie, nie zastanawiamy się, bo pewnie nam nie jest to potrzebne, ale jeżeli szanuję ja jako radiowiec swojego słuchacza, to staram się być u niego w domu gościem eleganckim. To jest tak, jak przychodzę do cioteczki i cioteczce ciasto nie wyszło i zakalec się pojawił. No przecież na pewno cioci nie wytknę tego zakalca, tylko w rękę pocałuję: cioteczko, ciasto przepysznie się udało. A cioteczko, oj, tam taki trochę zakalec, a jaki tam zakalec, smakuje wyśmienicie, proszę ten zakalec za każdym razem, kiedy przyjdę robić. No i cioteczka jest uśmiechnięta. To samo jest z mową. Jeżeli przychodzę do Państwa do domu i Państwo włączą radyjko, to mam się zachowywać elegancko, taktownie. I ten takt to jest forma mojej rozmowy z Państwem, czyli staram się używać polszczyzny absolutnie wzorcowej. To się nie do końca udaje, dlatego że człowiek jest ułomny i błędy popełnia. Staram się mieć świadomość tych błędów. Takich przykładów jest sporo. Jakbym zapytał, mamy wycieczkę nocną pociągiem, jedziemy do Zakopanego z 15 na października. Prawie zawsze usłyszę z 15 na 16 października jechaliśmy, a jest na 16, prawda? Bo w domyśle jest dzień, z 15 dnia na 16 dzień, prawda? Cudzysłowie. Słyszę u polityków to najczęściej, w cudzysłowie coś mówią, prawda? Rozumiem, że odpoczywają w rowiu, jak się zmęczą, bo w cudzysłowie, zawsze jest w cudzym słowie, a nie, prawda, tak. Odpoczywam w rowie i mówię w cudzym słowie, prawda? Dużo takich przypadków. Językoznawcy dopuszczają pewne sformułowania, no może mniej poprawne, ale tak ludzie mówią, spierałem się z profesorami, nawet spierałem się, mówię, panie profesorze, no ale pan tak nie mówi. Pan mówi elegancką, piękną polszczyzną.
Dlaczego pan pozwala zniekształcać mowę polską? Raczej te wzorce trzeba stawiać, żebyśmy się wszyscy uczyli, prawda? Takim przykładem jest i to, którego, jak przykład, którego, który mnie trochę osobiście boli, który nie jest błędem z perspektywy językoznawców, ja to akurat od siebie absolutnie odrzucam. Państwo jesteście. To się często słyszy. Upowszechniła się ta formuła. Ja wiem, skąd to się bierze. To jest troszkę z zachodu, gdzie nie ma właściwie, znaczy jest pan, mister, prawda, czy pani, missis, ale mówimy you, prawda? I to się tak, i to jest takie troszkę fraternizowanie się, takie przybliżanie się. Ale ja zawsze powiem, państwo są. Bo dla mnie jest różnica, jeżeli mówię państwo, czyli pan, pani, to jeszcze na ty i na wy w liczbie mnogiej nie jestem. Jak już przejdę z panią Zosią i z panem Jurkiem na ty, razem wy, to bym, kochani, teraz jesteście na wykładzie, a potem sobie pójdziecie na kawkę, a pójdziecie na spacerek, to jest zupełnie inna formuła. Państwo są na spotkaniu, a później państwo być może zajrzą do kawiarni, zamówią sobie kawkę, ciasteczko i refleksjami się podzielą. Jest inny sposób porozumiewania się z osobami, prawda? I rozmawiałem z profesorami, językoznawcami, no tak, ale ludzie mówią i to jest takie przybliżające troszkę. Dla mnie jest nieeleganckie. I jeżeli idę na wykład, a czasami chodzę na wykłady, tam różne garnki sprzedają, jakieś pościele, to państwo namawiają. I jak słyszę wykładowcę, który mówi, państwo się przekonacie, jak to za chwilę będzie działało, to ja wychodzę, a pana to nie interesuje? Owszem, przedmiot ciekawy, ale jak się pan nauczy po polsku mówić, to zostanę. To złośliwość oczywiście jest wynikająca z tego, że mnie też tresowano. Masz być absolutnym wzorcem i nie pozwalać sobie na takie odjazdy troszkę w bok. No ale mówię, tego nie traktujemy jako błąd, ponieważ językoznawcy uważają, że to jest dopuszczalne. No to jeżeli jest dopuszczalne, no to oczywiście można mówić tak. Dla mnie niedopuszczalne, ale oczywiście nie mogę tego do końca napiętnować. Słyszę o unikalnym leku na różne schorzenia. Na pewno nie wstanę z fotela, bo unikalny to jest taki, który mnie unika. A ten niepowtarzalny to jest unikatowy od słowa unikat. To jest taka różnica jak dotykalny, a dotykowy. Jest mała różnica, prawda? Styl. Czasem słyszę takie dziwne zdanie, drzewa atakują korniki, ten problem musimy rozwiązać jakoś tam, prawda? I widzę, jak ten kornik biegnie, ucieka, prawda? Drzewo goni za kornikiem, próbuje go tam zaatakować. Radio jest sztuką ulotną. To, co powiem w radiu, w książce, w gazecie mogę zatrzymać się, coś tu jest niejasne i wrócić. Tak mi się zdarzyło kiedyś. Czytałem jakiś artykuł i zapamiętałem z tego artykułu zdanie: Pomorze atakuje huragan Cyprian z Bawarii. I mówię zaraz, kto kogo atakuje? Pomorze atakuje huragan huragan o nazwie Cyprian nadciągający z Bawarii atakuje Pomorze. Ale musiałam aż nagromadzenie tego wszystkiego, i huragan, i Pomorze, i huragan, Cyprian. Mówię, kto kogo to atakuje? Jak powiem coś takiego w radiu, to potem słuchacz chodzi, co to za bzdury gadają w tym radiu? Kto kogo tam atakuje? Co, niemożliwe, to jakieś nielogiczne. Prawda? No Pomorze zaatakowało huragan, prawda? Tak jest, prawda? Tak jest. Prawda? Tak, tak. Więc tu staramy się być precyzyjni i z tego nas rozliczano. A czy odwrotnie byłoby dobrze? To znaczy jak odwrotnie? No tak, huragan, tak. Bo jest podmiot, orzeczenie i tam różne dopełnienia. Huragan Cyprian, albo huragan o nazwie Cyprian, atakuje Pomorze. A huragan nadciąga z Bawarii, prawda? Huragan Cyprian z Bawarii atakuje Pomorze, prawda? I to jest, i wszystko jest jasne, prawda? Tak, zgadza się. A, no tak, strona bierna, to wtedy jest jasne, oczywiście, tak. Pomorze zostało zaatakowane przez huragan Cyprian, to oczywiście tak, jak najbardziej. Staramy się być precyzyjni. Oczywiście w codziennej rozmowie na to tak bardzo nie zwracamy uwagi, bo porozumiewamy się szybko, różnymi skrótami, ale mówię o perspektywie radiowca, który jest gościem u państwa w domu, no a gość zachowuje się elegancko i taktownie. Skoro tak, to powinienem posługiwać się absolutnie wzorcową polszczyzną, prawda? I tu nie piętnuję nikogo, że ktoś używa troszkę takich sformułowań codziennych
może nie wzorcowych, bo wszyscy posługujemy się pewnymi skrótami. Mówię o perspektywie radiowca, który przychodzi do domu, puka delikatnie, ktoś tam otwiera guziczek, przyciska i o, jest mój ulubiony pan dziennikarz czy pani dziennikarka. Czyli mamy artykulację, mamy gramatykę, mamy styl, jeszcze akcent. Akcent w polskim jest przedostatnia sylaba, to jest norma. Ale przecież są słowa, już pomijam te słowa obce, typu matematyka, logika, gdzie akcent się przesuwa. Ameryka, Afryka, technikum. Chyba tylko językoznawcy pamiętają, że słowo muzyka ma dwa akcenty i od akcentu, to jest chyba jedyne słowo w polszczyźnie, zależy znaczenie. W rosyjskim jest to częstszy przypadek. Zamok, zamok, zamek, zmukł. Prawda? Od zamok, zamok. I wtedy jest znaczenie inne. W Polsce, w polskim języku jest chyba tylko jeden taki przypadek właśnie z muzyką. Rzadko to używane jest. Jak powiem na u akcent muzyka, to jest melodyjka. A jak powiem muzyka, akcent na y, to jest w znaczeniu kapela ludowa, zespół ludowy. Albo ludowa muzyka, prawda? Ale raczej w znaczeniu zespół. Jakbym to w zdaniu chciał powiedzieć, przyjechała muzyka z Zakopanego i grała muzykę Podhala. Delikatne rozróżnienie, ale to świadczy o takiej wrażliwości muzycznej, zawsze szczególnie młodzieży, bo oni mówią naprawdę koszmarnym językiem. I mówię, jak idziecie na występ zespołu rockowego i gitarzyście się, ręka omsknie, no i tam pojechał tak po nerwach, że w ogóle dęby, włosy dęba stają, to natychmiast wychwycicie fałsz. A dlaczego nie czujecie fałszu? Przecież mowa też jest melodią. Mowa rosyjska inaczej jest wymodulowana niż polska, niż francuska, niż angielska, prawda? To jest też melodia. Dlaczego nie ma tej wrażliwości? Pewnie nas tego nie uczą. Na to nie ma czasu w szkołach. Trzeba program realizować, a tam pewnie pani nauczycielka czy pan nauczyciel raz powie o tym, a później zapomina i tak, podstawę musimy zrealizować, prawda? No tak jest. Speaker był taką osobą, która miała, był obowiązek. Z tego była rozliczana. Mieliśmy za zadanie poprawiać w locie teksty przygotowane przez dziennikarzy. Oni też się śpieszą. I to nie jest ze złej woli, ale błędy się zdarzały. A my mieliśmy w locie poprawiać. Prosta konstrukcja. Bardzo często słyszę zdania, list napisany był wczoraj tam, prawda? Ja zawsze powiem, był napisany, a nie napisany był. Zawsze słówko posiłkowe na pierwszym miejscu stawiam. I to w locie udawało mi się poprawić. Jak mi tam coś tam że napisane było, to przy formach bezosobowych, z bezokolicznikiem, ta inwersja może być dopuszczalna. Może być napisane być, no akurat tak, nie, tu może akurat nie, no jakiegoś przykładu nie mogę teraz znaleźć. Ale przy bezokoliczniku jest możliwe to być w innym miejscu, postawić, natomiast przy formach osobowych, jeżeli mogę dopasować do siebie, do pani, pana, to powinna być taka reguła, istnieje taka zasada, że słówko posiłkowe na pierwszym miejscu. Mówienie w radiu, przecież mówimy często czytając teksty, bo trudno wszystko o wszystkim pamiętać. Nawet jak mamy dużą wiedzę, to sobie robimy jakieś notatki i z tych notatek korzystamy. To jest troszkę inna metoda niż rozmowa, a właściwie wzorcem dla czytacza radiowego jest normalna rozmowa. Na przykład przecinki. Przecinki stawiamy przed że, przed który, prawda? I nasuwa się od razu sugestia, że jakaś przerwka powinna być w tym miejscu. Ale przecież który czy że tak naprawdę nic nie znaczy. Jak mówimy potocznie, rozmawiając ze sobą, to nie robimy w tym miejscu przerwy. Wczoraj byłem w kinie z dziewczyną, która jest bardzo ładna, miała piękne oczy, uśmiechała się ślicznie. Dopiero po która zatrzymałem się. Bo to która to jest taki odruch to. A osoba, która czyta w sposób niemówiony, powie, wczoraj byłem w kinie z dziewczyną, która ma ładne oczy. To która to jest, nie jest sposób mówiony. To wyraźnie słychać, czy to jest czytane. Nas też tego uczono, interpretując różne teksty, żebyśmy umieli udawać, że to jest sposób mówienia, a nie czytane, prawda? Tego się oczywiście można nauczyć. To jest tak zwane później szlifowanie. Mieliśmy spotkania z aktorami, którzy uczyli nas i różnych dykcyjnych, między innymi właśnie
ta moja prezentacja to jest wynik konsultacji z aktorami, z Ireną Jun między innymi, która pokazywała nam, jak trzeba pracować, ale również sposób czytania tekstu, żeby ten tekst wydawało się, że jest mówiony, a nie czytany. Radio się zmienia. Radio się zmienia, na pewno już nie będzie taki, jak było kiedyś, ale też jesteśmy otoczeni przez różne gadżety, więc trudno się dziwić, że i technika tutaj troszkę pomaga, czy technologia, czy informatyka głównie. Te cztery programy podstawowe, one oczywiście pojawiały się sukcesywnie, bo jedynka urodziła się w 1926 roku, 18 kwietnia o 17 dokładnie, po ponad rocznych próbach. Wspominałem o tej świeczce, uczyliśmy się ponad rok, nagle 18 kwietnia 1926 roku o 17 pani Sztompkówna, nie pamiętam nigdy Lucyna chyba, ale nie jestem pewien właśnie, jakoś to imię, nie mogę tego imienia zakodować. Taki komunikat wygłosiła, halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa, fala 480, urodziła się jedynka. 1918 rok, 26, przepraszam, rok, 18 kwietnia, bo 25 zaczęliśmy, 26 rok, 18 kwietnia, godzina 17. Dwójka i to jest program głównie informacyjny. Tam jest dużo informacji w jedynce, dużo jest komentarzy. Program tak naprawdę wielotematyczny, bo i dzieci coś dla siebie znajdą. O 19.30 dobranocki, reportaż, transmisja sportowa, czyli każdy coś dla siebie może znaleźć. Muzyka w jedynce jest tak wymyślona, żeby nie raniła ucha słuchacza tradycyjnie nieco starszego. No bo jeżeli program ma 92 lata, radio 93, a dwójka, a jedynka 92, to tradycyjnie jest to ulubiony program nieco starszych słuchaczy, a nie chcemy ich katować tym łomotem młodzieżowym, więc akcencik pojedynczy się może zdarzyć. Raczej muzyka jest stonowana, przyjazna dla ucha w każdym wieku, a szczególnie szanujemy troszkę zmęczone uszy starszych osób. Dwójka urodziła się w 1937 roku i to był program od samego początku pomyślany, żeby przybliżać klasykę, operę, filharmonię. Były czasy, że muzyka popularna pojawiała się, ale dominowała klasyka. W tej chwili w dwójce nie ma w ogóle wiadomości politycznych, nie ma w ogóle reklam, jest tylko klasyka, czyli filharmonia, opera, troszkę ludowości i troszkę jazzu. Na grunt polityki wchodzimy wtedy, jak mówimy o finansowaniu kultury, no bo to zależy od polityków oczywiście, prawda? Trójka to umownie powiedzmy klasyka młodzieżowa, klasyka muzyki popularnej. Trójka, kiedy się rodziła, to był taki zabieg socjotechniczny, wymyślony przez ówczesną partię, czyli PZPR. Tam Rakowski był bardzo w to zaangażowany. Pamiętamy, jak to ciśnienie na ścianki obozu socjalistycznego napierało, no i groziło rozsadzeniem. Ja pamiętam czasy, że przecież nie było jeszcze. Znaczy trójka już istniała, ale chyba Niedźwieckiego wtedy jeszcze nie było, Listy Przebojów. Ja, kiedy byłem młodym człowiekiem, słuchałem Radia Luksemburg po nocach, taka Lista Przebojów, prawda, i tam trzeszczało to radyjko. Był trudny dostęp do kultury zachodniej. Ta żelazna kurtyna nam przeszkadzała, prawda. Żeby usłyszeć ciekawostki ze świata muzycznego, no to trzeba było szukać po stacjach zagranicznych. I trójka po raz pierwszy umożliwiła pokazywanie czy nadawanie właśnie utworów trudno dostępnych. I po raz pierwszy pojawili się dziennikarze, którzy prezentowali te utwory na żywej antenie. Nie nagrane to było. Czyli owszem, cenzura pilnowała, ale to nie było nagrane, tylko 35 minut między muzyczna poczta UKF. Zaczynało się o 17.05 do 17.40. I różni prezenterzy, tam Wojciech Mann, Witold Pograniczny, wielu ich tam było, oczywiście mieli podział. Muzyka anglosaska, tak zwanych demoludów, prawda, no różne były obszary zainteresowań. Trójka do tej pory spełnia te oczekiwania, bo tradycyjnie adresowana jest do nieco młodszego pokolenia, tylko że to pokolenie też się troszkę nam zestarzało, tak. Ja też się chowałem na trójce, a ciutkę lat mi przybyło niestety, prawda, więc już też się do młodzieżowca nie mogę chyba zaliczać. No i czwórka. Czwórka to był pierwszy program stereofoniczny, czyli nagrywany przez nie jeden, a wiele mikrofonów. Jeżeli ustawimy jeden mikrofon, to jest monofonia. Jak ustawimy dwa mikrofony albo więcej, powstaje płaszczyzna dźwiękowa. Co w głośniczkach słychać? Jak przystawimy ucho, to w każdym głośniczku będzie troszkę inny dźwięk. Z daleka będzie całość, czyli muzyka fajnie skonstruowana.
Czwórka w tej chwili nadaje muzykę współczesną, młodzieżową, czasem bardzo ostrą. Ale jest to dla młodych ludzi atrakcyjne, że jeżeli chcą tego słuchać, to dlaczego im to ograniczać, prawda? To nie rezygnujemy z tego słuchacza. Czwórka jest programem, który wzbogaca naszą wiedzę, ponieważ wiemy, że młodzi ludzie chętnie czwórki słuchają, to poszerzamy o treści poznawcze. O, z takiej czwórki na przykład dowiedziałem się, jakie żyjątko, tak to określę, jest najcięższe na świecie. Gdybyśmy pogrupowali wszystkie słonie, wszystkie psy, koty, hipopotamy, również wszystkich ludzi. Nie podpowiem Państwu, co jest najcięższe, więc nie powiem o innych zwierzątkach czy żyjątkach. I wszystkie zważyli, oddzielnie wieloryby, oddzielnie słonie, oddzielnie. Jest jakieś żyjątko najcięższe na świecie. Okazuje się, że tym żyjątkiem są bakterie. No bo przecież na każdym palcu miliardy bakterii mamy, prawda? Gdybyśmy to wszystko udało nam się na wagę wsadzić, to one byłyby najcięższe. Nie do wiary zupełnie, prawda? To między innymi słuchając czwórki, takich rzeczy się człowiek dowiaduje. Młodzi ludzie pracują w czwórce, kiedyś zaangażowali mnie, no trochę jestem już archiwum takim troszkę radiowym, i poprosili mnie, żebym założył czarny garnitur, kołnierzyk wykładany, muszka, lakierki. Będzie pan mówił sentencje łacińskie, tłumaczone na elegancką polszczyznę, a później pana przebierzemy i pan będzie mówił młodzieżowym językiem. No dobrze, próbujemy. No i recytowałem tam festina lente, śpiesz się powoli. Non schole sed vitae distimus, uczymy się nie dla szkoły, tylko no tak naprawdę, żeby lepiej w życiu funkcjonować, prawda, bo to dla nas jest. No i tam tych sentencji było bardzo dużo, a potem przebrali mnie, bejsbolówka z daszkiem z tyłu, oczywiście spodnie, krok gdzieś tutaj koło kolan, buty obowiązkowo rozwiązane, koszula kolorowa bardzo, rozparty, niedbale w fotelu siedziałem i dopowiadałem, festina lente, śpiesz się powoli, spoko stary, fajna zabawa dla młodych ludzi. To jest też edukacja, prawda? No bo to mniej więcej to samo znaczy. Także, ale to jest też pomysł. Pomysł dziennikarza na to, jak upowszechniać no, różne formy wiedzy, prawda? Bardzo mi się podobają takie pomysły. To gdzieś tam na YouTubach później chodziło. Właśnie. Nowe czasy, czyli internet, zmobilizowały, myślę, że nie tylko polskie radio, ale w ogóle radiofonie, żeby przejść na systemy cyfrowe i radio niestety za jakiś czas, całe radio, podobnie jak telewizja, też na cyfrę przejdzie, czyli będzie albo nowy model radyjka potrzebny z napisem DAB+, albo będziemy słuchali radia przez internet czy w komórce, bo oczywiście komórka i internet to jest już forma cyfryzacji. Czwórka stała się programem cyfrowym, czyli w normalnym radyjku czwórki nie usłyszymy. Tylko właśnie w internecie, w tym nowym typie radyjka z napisem DAB+, na tabliczce znamionowej, albo w komórce. No w komórce właściwie są wszystkie programy, mimo że komórka jest urządzeniem cyfrowym, ale wszystkie programy są dostępne z tego tytułu, że modelowo przyjmujemy, że wszyscy Polacy płacą abonament. Z tym modelem bywa różnie, ale modele są niestety, nie są, myślimy modelowo, czyli idealnie, ale nie ma ideału w życiu. Jednym zdaniem, króciusieńko powiem, że abonament płaci się za posiadanie odbiornika, a nie za słuchanie. Czyli no, taki jest zapis ustawowy. Ja nie oceniam, czy to jest dobre, czy złe, ale jak kupujemy radyjko czy telewizor, to powinno się na poczcie zarejestrować i wtedy się tam te opłaty wnosi. Niemcy to rozwiązali bardzo prosto. Dla nich odbiornikiem jest radio, telewizor, komórka i internet, czyli komputer. Udowodnij, że nie masz, nie będziesz płacił. Słyszałem o przypadku w Londynie, jakiś dżentelmen młody wyrejestrował, bo miał radyjko zarejestrowane, płacił, wyrejestrował, natychmiast się pojawił i przestał płacić. Natychmiast się pojawił wóz pelengacyjny, jak w czasie okupacji jeździły te wozy i namierzali, prawda, tych naszych dywersantów, z perspektywy niemieckiej oczywiście, i namierzyli go, że nadal słucha radia. To się da sprawdzić. I na billboardzie się pojawił napis, na tej ulicy mieszka złodziej. Bez nazwiska, bo RODO, no RODO istnieje od dawna, więc tak, jeszcze nazwiska nie wolno było podać, ale no bo w pewnym sensie, jeżeli ustawowo jest obowiązek, on wyrejestrował, a ciągle słucha i już nie płaci, no to coś jest nie tak. My jesteśmy jakoś dziwnie skonstruowani, jak nam przepis skonstruują, to zrobimy wszystko, żeby ten przepis obejść, prawda?
To pewnie wynika z tradycji rozbiorowej. Tak, wtedy obejście przepisu było aktem odwagi, tak, i patriotyzmu, prawda? No i słusznie, tak, no, jak nam nakazuje coś zaborca, to my precz z takim przepisem. Ale no, tego też się trzeba nauczyć, że teraz już mamy własne państwo. Możemy się na coś nie zgadzać, to jedyna droga, no chociażby taki zawsze przykład daję, jak jedziemy samochodem, były roboty drogowe i stoi znak 30, ograniczenie do 30, ale tam już się nic nie dzieje, szczere pole, nie ma, no ale to 30 stoi, jakby się policjant uparł, to zatrzymać nas może i tłumaczy, ale proszę pana, tutaj świetna widoczność, no jak to, ale znak stoi, stoi. Co możemy zrobić? Możemy olać ten znak, przepraszam, że tak powiem, prawda, i jechać setką czy tam 90. Możemy w nocy przyjść, spojrzeć, kopnąć, niech ten znak sobie spadnie do rowu, albo zgłosić problem do wydziału drogowego, że ten znak stoi niepotrzebnie. Przyjeżdża komisja, no rzeczywiście, znak wykupujemy. I to jest właściwa droga, prawda? Tego się musimy też nauczyć w naszym życiu, że nie wolno kopać przepisu, prawda, czy go lekceważyć. Zgłaszamy problem, dyskutujemy, jeżeli uznają nasze racje, jakieś tam czynniki, to ten znak wykupują, prawda? To jest też edukacja, której powinniśmy się uczyć między innymi z radia publicznego. No i te nowe stacje, czyli już wiemy, mamy jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę. Nowe stacje to jest od niedawna istnieje, stosunkowo od niedawna, Polskie Radio 24. Tam nie ma w ogóle muzyki, jest gadulstwo na wszystkich możliwych poziomach. O wszystkim gadamy i staramy się naświetlać problemy z różnych punktów widzenia. Mamy Radio Chopin. I to jest już cyfra. Rzeczywiście trzeba nowe radyjko mieć, ponieważ młodzi ludzie, dla nich cyfra nie jest żadną nowością, no bo komputer, komórka. Chcemy poprzez Radio Chopin w tym systemie cyfrowym przybliżać klasykę, czyli operę, filharmonię młodym ludziom, bo dzisiaj młodzież tak nie bardzo się do tej klasyki garnie. Od niedawna mamy radio literatura też, gdzie jest dużo słuchowisk i oczywiście poezja, literatura, to jest też w ramach cyfry. Czyli jedynka, dwójka, trójka, czwórka, Polskie Radio 24, Radio Chopin, Radio Literatura i Radio Dzieciom. 3,5 roku istnieje program adresowany do najmłodszych, od przedszkolaka do mniej więcej maturzysty. No bo to jest też dziecko, prawda? Im młodsza godzina, tym program adresowany do młodszego odbiorcy, czyli przedszkole i pierwsze klasy podstawówki. Nie tylko dziennikarze, również aktorzy pracują. I świetnie potrafią rozmawiać z maluchami, tworząc taką aurę bajkowości. To są autorzy teatrów lalkowych. Przychodzi taki pan, no powiedziałbym mocno potężny, trudno mu się w foteliku zmieścić, potrafi sam ze sobą 5 głosami rozmawiać, naśladując zwierzątka. Raz jest niedźwiedziem, a później jakąś tam wiewióreczką i tak sobie ze sobą dyskutuje. Byłem świadkiem jego jednoosobowej podróży po Francji. Zwiedzał z jakimś tam swoim przyjacielem, którego naśladował, zamki nad Loarą. I rozmowy, a tu zamek taki, a to to, a to tam. Więc tak, troszkę historii, troszkę geografii, to jest edukacja. No i zmęczyli się i zgłodnieli. Idziemy coś zjeść. No i rozmówca tego bohatera, który prowadził audycję, mówi, nam do McDonald'sa idziemy. A nie, nie, jesteśmy we Francji, będziemy jedli sałatkę śródziemnomorską. To jest zdrowsze i bardziej kolorowe. To jest też edukacja. Być może ten młodziak, który usłyszy, zapomni na chwilę o hamburgerach, tylko rzeczywiście poprosi o sałatkę. Nie wiadomo, ale być może, prawda? Czyli taka edukacja nie bezpośrednim tekstem, słuchaj, tego nie wolno jeść, bo to jest mniej zdrowe, tylko trzeba jeść to. Lekceważymy takie komunikaty z naszego życia, pewnie każdy z nas, jak coś takiego otrzymywał, taki komunikat, to odwracał się plecami, to mnie nie interesuje. To jest istota Polskiego Radia, czyli tak, po pierwsze istniejemy najdłużej ze stacji tych wszystkich, które nas otaczają. Z tych stacji prywatnych najdłużej istnieje Zetka, ma prawie 30 lat. One powstały, te stacje, po 1989 roku. No my mamy 93, jedynka 92 lata. Po drugie, sposób finansowania. Stacje prywatne żyją z reklam. Żeby dostać koncesję, czyli pozwolenie na nadawanie, trzeba zapłacić. I to naprawdę duże pieniądze. Odzyskują pomysłodawcy. Mam pomysł na radio, dostaję koncesję,
wykładam kasę i te pieniądze muszę odzyskać, stąd te reklamy, szczególnie w telewizji bolesne. Ten Polsat czy TVN to jest nieznośne. Prawie pół godziny reklam tam idzie, prawda? I to jeszcze jest, mimo że jest przepis, że tylko 12 chyba i pół minuty można reklam jednej po drugiej słuchać, to oni wymyślili sobie, że te 12 i pół potem dają autopromocję, czyli za chwilę w naszym programie świetny film, świetna obsada i znowu 12 i pół minut reklam. No i robi się 25-30 prawie minut, prawda? Nie do zniesienia, można się wyspać, śniadanie, kolację zjeść, wykąpać się i wrócić na film, prawda? My żyjemy z abonamentu, ale ponieważ abonament w Polsce marnie jest płacony, w Czechach około 97% ludzi płaci abonament. Miałem wycieczkę po radiu, bo też zajmuję się oprowadzaniem wycieczek po radiu. Oprowadzałem dyrektora telewizji, prezesa telewizji czeskiej i mówi, że u nich 97% obywateli płaci abonament, a u nas 8%. Tak, zgadza się, ale ustawa cały czas. Oto mam pretensje do Tuska, bo on wzywał do łamania ustawy. Jako premier mógł zgłosić wniosek, likwidujemy taką ustawę i nie płacimy, prawda? I oto mam pretensje do niego rzeczywiście. Tak, oczywiście. To jest stacja regionalna, czyli mazowiecka, bo jest, mamy 17 rozgłośni regionalnych. Białystok, Lublin, Kielce. Tak, i to jest w ramach Polskiego Radia. To jest stacja mazowiecka, w skrócie RDC rzeczywiście. Tak, tak, tak. 17 rozgłośni, tak jak kiedyś było 17 województw, prawda? Dziś mamy 16 województw. Koszalin i Szczecin są dwie stacje, zostały w zachodniopomorskim. Tak, to są też stacje Polskiego Radia, tylko zajmują się małymi ojczyznami. No, Lublin, Kielce, Wrocław i tak dalej, prawda? Tak, oczywiście. Warto też wiedzieć, że mamy 5 języków obcych. No, nadajemy po angielsku, niemiecku, rosyjsku, ukraińsku i po białorusku. Tych języków obcych, kiedy ja przychodziłem do radia w latach 70., było kilkanaście, a w latach 60. nawet 33 języki. Były dialekty arabskie. Był cały program w języku Esperanto, tym sztucznym języku wymyślonym przez Ludwika Zamenhofa. Dziś Esperanto jest traktowane jako język hobbystów, a pomysł był fajny, żeby poznać, żeby się wszyscy Ziemianie nauczyli Esperanta, moglibyśmy się dogadywać świetnie, Polak z Japończykiem, prawda, Niemiec z Chińczykiem i tak dalej. No ale ludzie wybrali żywe języki. Te języki obce to oczywiście była walka ideologiczna. My słuchaliśmy Głosu Wolnej Europy, prawda, Głos Ameryki, prawda, Sekcja Polska, Radia BBC, a z kolei Zachód był bombardowany przez nas treściami komunistycznymi czy socjalistycznymi w tych właśnie wielu językach. Dziś zostało 5 języków. Ogólnie chodzi o to, żeby budować wizytówkę Polski za granicą, taką pozytywną, przyjazną, kolorową, sympatyczną, uśmiechniętą. A na wschód niewątpliwie jest ta funkcja ideologiczna podtrzymana. Wiem na pewno o Białorusi. Myślę, że w Rosji, na Ukrainie jest trochę podobnie. Na Białorusi cenzura nadal istnieje. Przyjechali dziennikarze z Białorusi, pytali mnie o wolność w Polsce. Ja mówię, no kochani, no tak meandrujemy, z prawa do lewa, ale do przodu posuwamy się. Nie jest wszystko idealnie, ale trudno powiedzieć, że nie mamy wolności. Mamy wolne wybory, nie ma cenzury instytucjonalnej, bo o tym warto wspomnieć. Cenzury instytucjonalnej nie ma, czyli nie ma nakazu czy zakazu, co wolno, a czego nie wolno. Kiedy ja przychodziłem do radia, to cenzura istniała i miałem sam zdarzenie. Państwo się uśmiechną za chwilę, bo do tej pory pękam, jak sobie przypomnę to zdarzenie. W Trójce, wtedy była nocna przerwa, tylko jedynka nadawała na okrągło, prowadziłem w niedzielę wyborczą taką audycję przebudzanki między 6 a 7 rano. Podawało się często czas, tytuł utworu i kto wykonuje. Niedziela wyborcza, ale wtedy tylko PZPR istniało, no i te przybudówki, Stronnictwo Demokratyczne i ZSL, prawda? No ale to się traktowało, że to jest jedna partia, prawda? Czyli z góry było wiadomo, kto zwycięży w tych wyborach. Pytanie, czy to będzie 97% czy 96%, prawda? I cenzura wyrzuciła mi piosenkę Grażyny Orszt, tytuł piosenki Idę sobie wolniutko. O, w czasie wyborów idzie się energicznie i głosuje się, prawda? Tak. A to może być zachęta do nieposłuszeństwa obywatelskiego. Tak działała cenzura. Był czas taki chyba w latach
przełom 50., 60., nie wiem dokładnie, bo to już nie były moje czasy, nie wolno było hiszpańskiej muzyki nadawać w polskim radiu. Tylko z tego tytułu, że w Hiszpanii faszysta Franco rządził. No ale co ma Franco do muzyki, pięknej muzyki hiszpańskiej? No tak działała cenzura. Zdarzenia były przedziwne w tamtych czasach, bo zdarzyło się na moim też dyżurze, a to był wczesny Gierek, czyli taka troszkę odwilż była, no bo rzeczywiście za Gierka tak powiało troszkę zachodem i atmosferka była luźniejsza. Inspektorka produkcji, to dzisiaj mówimy wydawca, to była osoba, która musiała uporządkować taśmy i na półkach poukładać. Zwykle szykowaliśmy taśmy w piątek na sobotę i niedzielę, no bo ludzie też chcą odpoczywać. Jak można, no wtedy się dużo audycji nagrywało, bo cenzura musiała tę audycję przesłuchać. Tak. I koleżanka pomyliła półki. I też była niedziela wyborcza i puściliśmy raniutko w dwójce, o wczesnej godzinie, troszkę później, bo to była niedziela, a nie dzień powszedni, wyniki wyborów, które miały w poniedziałek pójść. A właśnie otwierano lokale wyborcze. I dokładnie wyniki poszły, tak jest. Taśma była przygotowana na poniedziałek już w piątek, a wybory w niedzielę. To jest po prostu, tak, tak, no, ponieważ byłem tego świadkiem, dotknąłem, powąchałem i polizałem, prawda, więc wiem, jak to się działo, prawda. Chociaż radio było też przechowalnią, radio nie było taką złą instytucją, w telewizji bardziej indoktrynowano. Marian Adamski, taki już nieżyjący realizator, bardzo niewysoki, ale to iskra, absolutny powstaniec warszawski. Talent nieprawdopodobny, nie miał wykształcenia jako dźwiękowiec, a tak fenomenalny słuch miał i tak świetnie łączył muzykę ze słowem, że był jednym z najcenniejszych realizatorów dźwięku. No oczywiście powstaniec warszawski, bardzo zasłużony, ale w tamtych czasach to tak przechowali go, nic mu się, żadna krzywda mu się nie stała, w radiu udało się go przechować. Słucham. Mnie też tego brakuje. Ale oczywiście. Nawet ta klasyka, Piaf, Mathieu, prawda? Ale oczywiście. Tak, znaczy była audycja jedna poświęcona i już wszystko przepadło, tak. Ma pani rację, ma pani rację. Tak, tak, to pamiętam szybko, szybko i do polityki przechodzimy. To się waha, ale to w okolicach 8%. No jesteśmy oczywiście. Wie pani, znaczy tak, my dostajemy, bo to, co spływa do Krajowej Rady Radiofonii, a żeby było śmieszniej, to radio płaci sobie samo też abonament. My nie jesteśmy zwolnieni z abonamentu. Odbiorniki radiowe służące kontroli tego, co my produkujemy, mamy zbiorczo, jak płacimy. Wie pani, nam zależy na tym, żeby abonament był płacony, bo abonament to jest stabilność finansowa, dzięki której możemy budować wartościowy program. Jak będziemy dawali reklamy, a musimy sobie reklamami pomagać. Ma pani rację, ale oczywiście, tak, jak najbardziej. Reklama obniża poziom, bo reklamodawcy zależy, żeby jak najwięcej osób słuchało. Są ludzie różnie przygotowani, no, bardziej wykształceni, mniej wykształceni. Tu nikogo nie oceniamy, że ktoś jest gorszy, ale po prostu są różnie przygotowani. Reklamodawcy zależy, żeby o serkach czy gadżetach elektronicznych jak najwięcej słuchaczy słuchało, stąd program im słabszy. Taka sieczka, taka papka, prawda? No fajne, hopla, hopla, przez cały dzień leci, tylko ile tego można słuchać? No jeden dzień, drugi, trzeci, a potem już się nudzi, prawda? Bo to jest takie troszkę nijakie. Nam też zależy, żeby była stabilność finansowa dzięki abonamentowi, żebyśmy mogli
wymusić na sobie samym, na instytucji naszej, żeby były bardzo wartościowe audycje. Kwestia woli politycznej, bo ja nie wierzę, że nie można zmusić na przykład kablarzy, prawda? Oni protestowali oczywiście, ale niesłusznie protestowali oczywiście. Jak władza, problem polega na czym innym. Zbyt silne są związki wszystkich mediów, ale radia publicznego i telewizji publicznej z polityką. A każdy polityk chce, żeby mu schlebiano. Jak rządziła Platforma z PSL-em, to u nas też była władza bliska tamtej formacji i obraz tej formacji był no piękny, prawda, ale fantastyczna ekipa rządzi. Jak się zmieniła władza, to tamtych wyczyścili i jest w tej chwili ekipa przyjazna PiS-owi. I to jest w interesie partii rządzącej. Jak oni by tak ten abonament nałożyli, po pierwsze, ludzie nierozumiejący, że ten abonament i tak jest wpisany, to jest obowiązek, jeżeli nie płacą, to w pewnym sensie łamią prawo. Czyli to nie jest coś nowego, ale wyegzekwują płacenie, to staną się niepopularni, bo nikt nie lubi z kieszeni wyjmować pieniędzy i płacić, nawet tych 7 czy 12 czy 20 zł, prawda? Więc to będzie niepopularne, więc się trudno im zdecydować na to. To po pierwsze, a po drugie tak, no dobrze, dzisiaj jesteśmy u władzy, będą nam schlebiali, a później się może władza zmienić, będą nam dokładali, bo przyjdzie ekipa następna, nastąpi wymiana. To jest taki troszkę strach przed utratą wizerunku. Myślę, że po prostu w Anglii, jak się władza zmienia, też się kierownictwo BBC zmienia. Tylko tam potrafią, to jest tradycja 100 lat demokracji. Ja kiedyś pytałem Anglika, na czym wasza demokracja polega? To proste. Tak jak trawnik, przez 100 lat przycinasz, a później już rośnie równo. Tak samo z demokracją jest. Za 100 lat na pewno będziemy inaczej rozumieli demokrację niż dzisiaj. Dzisiaj się ciągle jeszcze uczymy, kłócimy się w sposób nieprawdopodobny. Dużo jest nienawiści, dużo niechęci. Nie umiemy słuchać argumentów, tylko epitetami operujemy i wzajemnie się obrażamy, prawda? Są emocje silne. Na Zachodzie też są emocje, ale oni nauczyli się słuchać. I poprzez emocje, owszem, emocje zawsze są, ale wyciągać wnioski i coś tam konstruować. Ja kiedyś pytałem jednego z prezesów, jak to jest? Przychodzi nowa ekipa, czy wy się przyjrzeliście dokonaniom poprzedników, bo może coś było fajne i warto kontynuować? Nie, nas to nie interesuje, wycinamy i swoje robimy. I tak przychodzi następna ekipa, następna, wycina i swoje robi. I ciągle zaczynamy od nowa. Więc to, co pani wspomniała o abonamencie, nam zależałoby, żeby abonament był. Według mnie jest brak woli politycznej, żeby to naprawdę unormować. Budżet. Dlaczego nie budżet? Bo istnieje przekonanie, skądinąd słuszne, budżet jest kategorią rządu. To rząd budżet uchwala. Czyli wtedy będzie radio rządowe, bo rząd będzie płacił, no bo z budżetu. A jak abonament, to jest obywatelskie, społeczne, publiczne, no bo to ja płacę, nie. Wychodzi na jedno, jeśli chodzi o kwestie finansowania, tak naprawdę wychodzi na jedno, ale w kategorii rozumowania to są dwie różne kwestie. Ja jestem zdania, że media publiczne powinny istnieć, bo one są instytucjami rzeczywiście kulturotwórczymi i wartościowymi. Pewnie można nie jeden z nas na pytania postawić i zapytać, czy to było słuszne, czy tamto było słuszne. Ludzie są subiektywni. Zawsze można powiedzieć, jak słyszę czasami, że radio czy telewizja kłamie, to oczywiście można to uzasadnić. Wiadomości trwają w radiu 5 minut. Dziennikarz, który wiadomości prezentuje, wybiera z całego katalogu, z całej bazy, no wszystko się nie zmieści. Jak ktoś by chciał usłyszeć wiadomość, której nie zamieścił dziennikarz, powie, o, oszukuje, kłamie, bo tamtej wiadomości nie zamieścił, prawda? On uznał, że ta będzie inna wiadomość, będzie wartościowsza. Ale dlatego zawsze apeluję, że dobrze jest słuchać różnych stacji. To są suma subiektywizmów, przefiltrowana przez własny subiektywizm daje szansę na zbudowanie w miarę obiektywnego świata, prawda? Szczególnie młodzi ludzie nie mają, w internecie siedzą cały czas i tam tyle jest śmieci w tym internecie, że naprawdę czasem ręce opadają. Więc mówię, posłuchajcie może, pogadajcie ze sobą, z rodzicami, z opiekunami, wychowawcami, do gazety zajrzyjcie, jednej, drugiej. Mówię, żeby rozumieć świat, to trzeba się interesować troszkę, a nie bazować tylko na jednym publikatorze. Oczywiście może być zła wola i na przykład to jest przytyczek pod adresem PiS-u.
oni bardzo emocjonalnie traktują sprawy opozycji. Jak zmarł Wajda, niewątpliwie to był wybitny reżyser. Możemy się nie zgadzać z jego poglądami, no, ma takie, jakie ma. I dziennikarka napisała, zmarł wybitny dziennikarz Andrzej Wajda. I kierownictwo kazało jej wybitny dziennikarz wywalić. Wybitny filmowiec, reżyser. Ona mówi, ale przepraszam, to był wybitny reżyser. Nie, proszę powiedzieć, zmarł Andrzej Wajda tylko. Awantura była na 4 fajerki. No to jest forma cenzury taka, prawda? I to jest emocjonalna złośliwość. Ja się mogę z Wajdą nie zgadzać albo zgadzać, to był wybitny reżyser. Zdecydowanie tak, prawda? Więc inny przypadek ze współczesnych naszych czasów. Był zamach. I koniecznie chcieli wymusić na dziennikarce, że to był zamachowcem, był czarnoskóry czy ciemnoskóry. A dziennikarka powiedziała nie, ja nie będę stygmatyzowała. Człowiek dokonał aktu terrorystycznego. Wie pani, to będzie w komentarzu pewnie gdzieś się pojawi, dlatego że panuje przekonanie, przynajmniej tu w naszej dzisiejszej sferze, że Arabowie czy odmienni ludzie, odmiennych kolorów skóry niosą zagrożenie. A tak naprawdę oni są tacy sami jak i my, a Polaków, łobuzów mało jest. I w tym momencie, jeżeli ja powiem, że czarny zabił, prawda, czy to jest takie rasistowskie, prawda? To kwestia, to jest delikatne bardzo. Ja patrzę, już sekundeczkę, ja patrzę po chrześcijańsku. Bóg nie stworzył Polaka, Bóg stworzył człowieka. I dla mnie każdy jest absolutnie taki sam. Ja widzę dużo łobuzów Polaków, Rosjan, Ukraińców, oczywiście ciemnoskórych też. Ale też widzę dużo bardzo porządnych ludzi. Skóra, wyznanie, ważne jakim człowiekiem jesteś, prawda? I w tym momencie, jak ja będę w wiadomościach ładował, że Arab, prawda, to i tak wyjdzie wcześniej czy później. Ale bardzo często jak słyszę, że policja nie ujawnia narodowości, czy skąd tam kto pochodzi. A później się okazuje, że w Ameryce młody człowiek biały zastrzelił swoich kolegów, prawda? Pani chciała coś tam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że instytucja z czasów PRL-u zapis obowiązuje dalej, bo jak rządziło PO, to były zapisy na pewne, tak. Na pewne środowiska i pewne nazwiska i teraz pewnie też istnieje. No pewnie tak, oczywiście. Znaczy, wszystko zależy od kultury osobistej. Naprawdę, jeżeli jesteśmy, ja jestem osobą tolerancyjną i obserwuję świat i potrafię ocenić, co jest złe, a co jest dobre. Natomiast nie można z góry zakładać, że wszystko z tamtej strony jest złe, a wszystko z tej strony jest dobre. Jesteśmy wszyscy bardzo różni. Mamy różne nawyki, różne upodobania i chętnie słucham argumentów innych stron, ale bardzo często nie zgadzam się i pozostaję przy swoich poglądach. No ale to już weszliśmy na grunty, że tak powiem, ogólnoświatowe, prawda? A jeszcze mieliśmy troszkę o tangu, bo to jest też przypadek. Jeżeli przez przypadek trafiłem do radia, to i przez przypadek w pewnym sensie trafiłem do tanga, bo nie ukrywam, że formą miłego spędzania czasu jest taniec. I kiedyś wracałem po jakimś koncercie i zobaczyłem przy kościele Świętej Anny na krakowskim przedmieściu pokaz tanga argentyńskiego. A później wizytówki, bardzo mi się to podobało, wizytówki rozdawali, a do kieszeni wsadziłem i jesienią porządkowałem garnitury, o tango. Długie wieczory, a może by spróbować, zadzwoniłem, czy to aktualne jeszcze, tak, właśnie rusza kurs. No ale ja nigdy tanga nie tańczyłem, mamy kurs dla początkujących. No dobrze, ale to trzeba przyjść z kimś, prawda, z partnerką. Proszę pana. Nas pana preferencje seksualne nie interesują. Może pan przyjść sam, z partnerem, z partnerką, to jest pana wybór. Mówię, dobrze, a czy jakieś grupy wiekowe są? Mówi, ja mówię, tak, jestem w połowie alfabetu mniej więcej. To podobnie jak ja, niech pan przychodzi. No i tak się zaczęła przygoda. Tango argentyńskie to jest droga. Mówię o tańcu oczywiście. Muzyka jest fantastyczna, muzyka bardzo emocjonalna. Zresztą tango zostało wpisane do światowego dziedzictwa kulturowego. I reformator tanga, Astor Piazzolla, prywatnie
bywał chuliganem i to nie wąskim, potrafił nożem operować i w zęby uderzyć. Tam go zrewolucjonizował. Podobno jest najczęściej słuchanym kompozytorem na świecie, właśnie Astor Piazzolla. Tam go przez swoją emocjonalność trafia do każdego, bo emocjonalnie wszyscy ludzie są bardzo podobni. Kochają, nienawidzą, lubią pieniądze zdobywać, prawda? Czasem są złośliwi, czyli jesteśmy do siebie podobni. Tango jest emanacją emocjonalności, a szczególnie, znaczy oczywiście muzyka do słuchania też tę emocjonalność uzewnętrznia, a w tańcu próbujemy tę emocjonalność wyegzekwować na parkiecie. Broń Boże, nie czuję się jako żaden mistrz tangowy. Tango jest drogą, to nie jest cel. Przez całe życie uczymy się tańczyć, poznajemy nowe kroczki. Tango jest formą improwizacyjną. Poznaję jakiś repertuar, tak jak mam w skrzyneczce narzędzia i mogę użyć młotka albo obcążkami ten gwóźdź próbować wbić, prawda? To jest to samo z tangiem. Mogę różne narzędzia zastosować, żeby zaskoczyć partnerkę. Taka ideologia powstaje, mówię o parkiecie, o tańczeniu, bo to jest mi troszkę bliskie, ponieważ od jakiegoś czasu przez 5 lat chodziłem na lekcje, później miałem sporą przerwę, później wróciłem. Dlaczego w tytule spotkania nie napisałem pasja tango, tylko powiedziałem miłość, bo pasja to jest taka predyspozycja, takie zainteresowanie, że od tej pasji się nie odchodzi nigdy, a z miłością bywa różnie. Czasem możemy się zmęczyć sobą i na chwilkę odstąpić od siebie, po czym zastanawiamy się, a teraz widzę, co straciłem, to wracam do swojej miłości. Stąd jest właśnie, to jest tak z tangiem, że ta miłość jest, przychodzi jakieś zmęczenie i na chwilę nie chcę, precz, nie. Książkę wezmę, na rower pójdę, a później coś wraca, to tango jest tak wciągające. Lubię tańczyć w klubach, nie na jakichś tam, broń Boże, pokazach, nie. Ja lubię przy lampce małej wina, świetna muzyka, mogę sobie usiąść, popatrzeć na swoich kolegów, koleżanki, jak tańczą. O, ten fajnie, temu się jeszcze nie udaje, uczy się dopiero. Wszystkich szanuję, nawet tych, którzy stawiają pierwsze kroki. Dla ludzi chcących się nauczyć tanga argentyńskiego nie ma barier wiekowych. Możemy tylko na pewne figury sobie nie pozwolić, bo one bywają czasem trudne do wykonania. Za chwilkę troszkę Państwu pokażę. Troszkę może o tej ideologii, co to jest tango argentyńskie. Czasem mówią, że jest to, ta definicja jest dosyć deprymująca, ale coś w tym jest prawdziwego. Tango to jest smutek, który tańczy sam siebie. No ładne, ładnie powiedziane. Tango to jest smutek, który tańczy sam siebie, prawda? Ale pogodniejsza definicja jest to zabawa w kroczki. Bo rzeczywiście tango to jest zabawa w kroczki. A taka chyba najprawdziwsza definicja to jest trzyminutowy obraz życia, czy cząstki życia. Wyobraźmy sobie sytuację, idę ulicą, naprzeciwka idzie urocza dama, spojrzeliśmy na siebie, o, coś tam zaiskrzyło, świetna. Ona też zainteresowała się, nawet przeszła koło mnie, jeszcze się obejrzała, prawda? Tak jak w tangu. O, chętnie bym zatańczył, jak w miłości, bo to coś tam stopniuje się, prawda? Potem następuje kontakt bliższy, potem kulminacja tego uczucia, no a potem jak to w życiu, fajnie było, każde w swoją stronę się rozchodzą, prawda? Trzyminutowe przeżycie, od tej pierwszej iskierki aż po znudzenie. To oczywiście jest taki wielki skrót, ale coś w tym jest. Właśnie w tangu tancerze próbują wytańczyć życie, wszystkie emocje. I to, co robią, to jest ich wnętrze, lepiej czy gorzej, pokazane na parkiecie. W tangu, mówię o tradycji argentyńskiej, bo w Polsce troszkę oczywiście jest inaczej. Troszkę luźniej do tego podchodzimy. Tradycyjnie nie prosi się partnerki do tańca, że wstaję, podchodzę, czy mogę panią prosić do tańca, nie. Tylko wabi się partnerkę wzrokiem. Intensywnie się wpatruje, ona lekceważy mnie. W prawo, w lewo, wszystko ją interesuje, tylko nie ten facet, który tam się wgapia.
No ale wreszcie za którymś razem spojrzy, no i delikatnie kiwnie głową. I wtedy już wiem, że jak do niej idę, to na pewno z kim innym przede mną nie zatańczy. Idę sobie naokoło parkietu, podchodzę i tak jak stoję, proszę, żeby powstała i zaczynam, nie to, że wyprowadzam partnerkę na parkiet, tylko zaczynam tańczyć tak, jak ona wstała. Dlatego te techniki są potrzebne, bo zaczynam w tym miejscu, jak ona wstała, a nie takie wyprowadzanie, jak odprowadza się później, to tak, to jest po tańcu, mogę odprowadzić. Ale zaczynam tańczyć w miejscu, mówię, w Polsce to jest niestosowane, mówię o pewnej tradycji takiej sztywnej, prawda, archaicznej troszkę. Tańczy się tak zwane tandy, 3 albo 4 utwory, ponieważ tańczymy z różnymi partnerkami, a każda reaguje inaczej na propozycję partnera. Zresztą partnerzy też są różni. Więc pierwszy taniec to jest poznawanie się. No to jest to właśnie jak na ulicy spotkaliśmy się i tak delikatnie próbujemy się do siebie uśmiechnąć. Co umiesz, co jeszcze nie. Nie ma żadnego krytykowania. Nie ma żadnego przepraszania. To jest wspólna ścieżka, jak w życiu. Jak będziemy się ciągle przepraszali i krytykowali, to nic z tego dobrego nie wyjdzie. W tangu przyjmuje się, że jeżeli ktoś popełnił błąd, to się śmiejemy, o, stworzyłeś nowy kroczek. Bardzo ciekawa figura. Bardzo pozytywne wyjście, prawda? Proponowałem ci coś innego, a tu weszło coś innego. O, fajnie, zapamiętajmy sobie, to fajna rzecz jest, prawda? Drugi taniec jest lepszy, no trzeci czy czwarty ewentualnie, to już jest perfekcja. To już bawimy się tak, że zapominamy się zupełnie w tym tańcu. W tango argentyńskim ważne jest, żeby ciała były do siebie równolegle. Jeżeli ja prowadzę partnerkę, to nie mogę, tak zwane outside'y są, za chwilkę tam troszkę pokażę kilka kroczków, że ja mogę wyjść obok partnerki. Czyli jak partnerka idzie tyłem, to ja mogę troszkę obok niej iść, ale ja muszę być do niej z plotem słonecznym zawsze skierowany. Czyli może pójdę na górę, będzie lepiej widać. Troszkę tak. Czyli jeżeli partnerka, w ogóle zacznijmy od tego, że partnerki chodzą tyłem. I to jest kłopot. Partnerka chodzi tyłem i musi z nogą uciekać przed partnerem. Kiedy ja, partner decyduje o wszystkim, nogi partnerki są tu u mężczyzny i splot słoneczny prowadzi partnerkę. Wszystko, co ja zrobię ciałem, partnerka przełoży na nogi. Najpierw ustawiam partnerkę. Stajemy w objęciu, ręka, objęcie przy łopatce, nigdy mocno nie ściskamy. Ma się partnerka czuć bezpieczna, że rama jest, ale nie ściskająca, dlatego że to ją krępuje, to jej uniemożliwia ruchy, ponieważ ona w pewnym sensie improwizuje, ja jakąś propozycję pod jej adresem zgłaszam i proponuję jej pewne kroki i pewne ruchy taneczne i później za nią podążam. Ciało partnera i partnerki składa się z 3 segmentów. Zdejmę ten sweter, żeby może lepiej było widać. To jest trudne, dlatego że ja proponuję partnerce i robię ruch ciałem, potem dokręcam biodra i dopiero dokręcam nogi. Tego nie widać na parkiecie, ale ta segmentacja istnieje i partnerki świetnie czują, jak coś partner nie dokręci odpowiednio. Jeżeli mam partnerkę i robię jej propozycję ciałem, otwieram się, to partnerka w tę stronę idzie. Ja jej tu robię miejsce, prawda? Czyli otwieram tu, ale ona idąc musi też być do mnie równolegle. Czyli jak ona pójdzie, to ona musi iść w ten sposób. Ja, jeżeli będę z nią tańczył, to też muszę być do partnerki skierowany cały czas piersią. Zawsze musimy być równolegle. Jeżeli idę z partnerką i chcę wyjść obok niej troszkę, to nie mogę iść tak, że ją prowadzę tutaj, ja sobie idę prościusieńko, a ona obok mnie. Wtedy nie ma nas ze sobą. Jeżeli idę z partnerką, to idę w ten sposób. A ona do tyłu w ten sam sposób idzie, też do mnie zwrócona. Partnerki chodzą do tyłu. Nogę to nie jest takie chodzenie. Noga z biodra wychodzi. Czyli jak ja proponuję ruch, to partnerka ucieka całą nogą. I dopiero odpychając się od powierzchni parkietu,
ta cała noga ucieka, żeby zrobić miejsce partnerowi. Jak zaczynam taniec? Najpierw partnerkę ustawiam. Partnerka musi pamiętać, że raz ustawiona, nie ma prawa nogi zmienić. Jeżeli postawiłem partnerkę na jej prawej nodze, to tak musi zostać. Każda figura taneczna też się kończy na jakiejś nodze. I nie może sobie stanąć niechlujnie na dwie nogi i odpoczywać, tylko na tej nodze musi zostać, dopóki ja jej nie przestawię. Czyli na początku jest delikatne, to jest takie troszkę jakby oddychanie. Ustawiam partnerkę. Aha, ja stoję na lewej nodze, ona stoi na prawej nodze. Na tej nodze, na której stoję, robię delikatny ruch tutaj górą ciała. I ten mój ruch powoduje, że partnerka odstawia nogę. I wtedy ja wiem, że jak będę szedł, to mogę tę nogę wstawić, bo mam wolne miejsce. Czyli robię delikatny ruch, noga partnerki, jej lewa ucieka i ja mogę śmiało do przodu ruszyć. Chodzi się w ten sposób w tangu, żeby jak najmniej było tego podskakiwania. Więc jest to takie trochę sztuczne chodzenie, zawsze kostka przy kostce. Nie chodzimy tak. W normalnym tańcu różnie bywa, prawda? Natomiast tu rzeczywiście bardzo blisko kostka do kostki, czyli i staramy się, żeby ta linia była absolutnie prosta, czyli to mniej więcej wygląda w ten sposób. Nawet jeżeli robię bardzo wolny ruch i pozornie zatrzymuję się, mimo wszystko cały czas idę. Chodzi o to, żeby partnerka czuła, że ja napieram. To napieranie jest delikatne. To nie jest takie silne, że ona tam jest maltretowana. Ale proszę zobaczyć, jeżeli będę robił ten wolny ruch, to moja góra będzie cały czas szła do przodu. I tak, i ta partnerka cały czas będzie, bo w momencie jak zatrzymam ciało, to ona też zatrzyma się. Jeżeli idąc zrobię, to partnerka też nogę dostawi i zatrzyma się i też stoi, prawda? Wszystko wychodzi ze splotu słonecznego, tu się zaczyna i tu się kończy. Każdy ruch, który proponuję, przekłada się na nogi. Tango jest jedynym tańcem, gdzie się nogi krzyżują. Jedną z najprostszych figur jest tak zwany krzyżyk. Noga jest echem pomysłu. Jeżeli ja chcę taki krzyżyk zaproponować, to stojąc przodem do Państwa, skieruję ciało w moją prawą stronę na nogę, którą zaczynam iść, i później wyprostowuję i noga mi się z tyłu za nogę chowa. Tak jakby siłą rozpędu nie zdążyła zapamiętać, bo jak ktoś nie zna tego języka, to postawi nogę tu, prawda? A jeżeli ta noga będzie bezwładna, to jeżeli ja idę w ten sposób, to ta noga trafi tu, bo jeszcze nie zdążyła skorygować przez głowę tego kroku. To jest u partnerki bardzo dobrze widoczne, bo partnerki właśnie w ten sposób idą i to jest ten kroczek. Bardzo elegancki. Prowadzę partnerkę, prawda? W ten sposób. Bardzo ładnym kroczkiem jest tak zwane cortado. Ja prowadzę partnerkę w ten sposób, że jakiś sobie robię taki ruch, hop i hop. Partnerka w tym czasie stoi oczywiście do Państwa tyłem, prawda, ale robię mniej więcej taki ruch, hop i hop. To są drobne ozdobniczki, ale one taką finezję, taką esencję, taką kolorystykę wprowadzają. Bardzo drobne. Tych figur jest bardzo dużo. Popularnym krokiem jest, czy figurą jest oczo. Oczo to jest ósemka. Może być do przodu i do tyłu. Ja prowadzę partnerkę, na przykład w ten sposób sobie tańczę, a partnerka w tym czasie robi mniej więcej taki ruch. Do tyłu jest to samo. Kostka do kostki. Tak, ale pamiętam cały czas, patrząc na Państwa, tak jakbym miał partnerkę. Jeżeli robię takie oczo, czy partnerka robi, to ja jestem do Państwa, do partnerki. Ja mogę tu mieć nogi skierowane w tym kierunku, ale jestem cały czas do partnerki.
ona jest w centrum zainteresowania. Kiedy ja tańczę, zawsze patrzę na partnerki. No nie chcę za nisko patrzeć, żeby nie było, że tylko biust podglądam, prawda? Ale patrzę powyżej biustu, na tę cząstkę. Wtedy jest szansa, że utrzymam te nasze ciała równolegle do siebie, żeby nie uciec od partnerki. To są takie tak zwane zupełnie podstawowe kroki, bo oczywiście są różne wymachy najróżniejsze, prawda? Jakieś tam wolkady i tak dalej. Na parkiecie się tego zwykle nie tańczy, bo jest tłok. Więc żeby nie pokopać partnera, partnerki, to tych nóg się tak wysoko tam nigdzie nie zadziera. No chyba, że mamy pokazówkę, no to wtedy oczywiście te nogi funkcjonują i latają we wszystkich możliwych kierunkach, prawda? Wszystko to wynika z prowadzenia. Mogę prowadzić partnerkę tak, że ja, zwykle partner chodzi do przodu, partnerka do tyłu i chodzimy w kierunku przeciwnym do wskazówek zegara. Czyli jeżeli to będzie nasz zegar, to ja będę zawsze w tym kierunku chodził. Tańczy się zawsze te pół metra, metr, zwykle jest dużo osób, więc są częste zatrzymania i jak widzę przed sobą parę, która coś tam sobie ćwiczy, jakieś kroczki, to ja też się muszę zatrzymać, żeby nie przepychać się przez tę parę. Jeżeli jest dużo tancerzy, robimy kilka kręgów. Najlepsi tańczą na samym środku zwykle. Wtedy oni sobie w małym kółeczku tańczą, a reszta chodzi po takim okręgu. Zatrzymują się. Można przejść, jeżeli się zdarzy miejsce, to można jeden krąg przejść z boku. Zwykle się kroki długie stawia. W tradycyjnym tangu to nie jest dreptanie. To jest naprawdę długi krok i tu mają partnerki kłopot, bo one rzeczywiście muszą tymi nogami uciekać bardzo szybko, żebym ja mógł nadążyć. To bardzo ładnie wygląda. Tańczy się w bliskim trzymaniu. To nie jest obowiązek. Można trzymać się na mały dystans, to nam ułatwia wykonywanie figur, ale istotą tanga jest bliskość, intymność. I są różne szkoły. Niektórzy mówią, że należy mocno napierać. Im mocniej napieram na partnerkę, tym mocniej ona oddaje mi to napieranie. Stworzymy rodzaj takiego daszka. Ja się z tą teorią nie zgadzam. Zgadzam się z teorią, że ma być nam wygodnie. Czyli minimalny taki napór, ale bardzo minimalny oczywiście istnieje. Natomiast ma nam być wygodnie. Jesteśmy blisko siebie, ja trzymam rękę, dotykam delikatnie pod łopatką partnerkę, delikatnie ręką, rama jest sztywna, nie ma żadnego przepychania ani pociągania. W pewnym sensie to jest troszkę jak gałązki drzewa. Jeżeli ja proponuję partnerce jakiś zwrot, to na razie przez chwilkę ręce zostają, to mniej więcej by tak wyglądało. Proponuję ciałem zwrot. Ręce zostają i dopiero za partnerką, kiedy ona rusza, ręce się posuwają, żeby nie było przesunięcia. To dobrze widać w tak zwanym hiro. Tu jest ciężko, bo jest sukno jakiś, prawda, taki filc. To powinna być deska. Ale mniej więcej hiro to jest ja partner w środku, a partnerka wokół niego wiruje. Taki okrężny ruch. Wychodzi się z oczu dla partnerki, z oczu do tyłu, czyli ona robi ten ruch, później w bok, później do przodu, w bok, do tyłu, w bok, do przodu, w bok i tak w kółko. To musi szybko zrobić. Jak partner proponuje szybki, wirowy ruch, to ona niestety musi zdążyć, a partner wychodzi z tym prowadzeniem. I w tym momencie partnerka musi wokół niego zawirować. Oczywiście partner musi dbać o partnerkę, więc nie może zaproponować coś, co jest niewykonalne, bo wtedy się wykoleją, prawda? Tu ciężko jest pokazać to, bo tu nie ma tego poślizgu. Buty. Buty są na skórce. Założyłem specjalnie te buty. Zresztą w tych spodniach też lubię tańczyć, bo one są troszkę niemodne, ale są luźne, takie lejące i wygodnie mi się w nich tańczy. Buty są na skórce, są śliskie, czyli na takim parkiecie, jak jest tutaj, to bardzo wygodnie te wszystkie ewolucje robić, prawda? Bo bardzo łatwo się robi się na przedniej części stopy. Pięta jest jakby lekko, znaczy ona jest oparta, ale ciężar ciała jest lekko do przodu przeniesiony.
więc łatwiej te wszystkie ewolucje wykonywać. Buty nie mogą mieć żadnych tutaj na wierzchu tych występów, takiego brzegu, prawda, żeby nie pokopać partnerki, bo w tango argentyńskim są często zaczepienia o nogę partnerki, prawda. Ja prowadzę partnerkę i mogę delikatnie jej nogę przesunąć swoją nogą. To jest dolepienie się do nogi. To nie to, że ja partnerkę przesuwam, prawda, tylko dolepiam się i delikatnie, tak, ja stoję w miejscu, a tylko nogą przesuwam partnerkę, dolepiam się do jej nogi, prawda. Więc żeby jej nie pokopać, to musi być to skórka, a podeszwa schowana. Butów nie czyszczę. Nie czyszczę butów bardzo rzadko, bo wiem od partnerek, one mają drogie buty. Szpilki wysokie i tak tańczą. I kiedyś powiedziała mi, słuchaj, jak będziesz czyścił buty, to brudzi. To są albo skórka, albo jakieś plusze, jakieś, no różne są, prawda? Poza tym tak, są różne zaczepienia po nodze, tam partnerka może, partner też może, prawda, zahaczyć. No, delikatne, czy rajstopy ma, czy spódnica, więc mówi, słuchaj, jak możesz uniknąć, to naprawdę bardzo rzadko buty czyszczę, jeżeli czyszczę, to bezbarwną jakąś gliceryną, prawda, tak, żeby, broń Boże, czarną pastą, bo to zostawia ślady. I jak wtedy zahaczę partnerkę, no to wtedy zostaje ślad i buty są zmarnowane. Są trzy zasadnicze rytmy. Pomijam Astora Piazzolle, który raczej stworzył muzykę do kontemplacji. Chociaż nie ma zakazu, żeby taką muzykę tańczyć. Podobnie jak się Chopina nie tańczy zwykle, chociaż też nie ma zakazu. Jak ktoś by chciał, to proszę bardzo, umiesz, to tańczysz. Przygotowałem tam, kolega pewnie czuwa, żeby Państwu pokazać trzy różne rytmy. Tango, nazywam to poemat. Sprawa milongi jeszcze. Milonga to jest wieczorek taneczny, gdzie się tańczy tylko tango, ale też i typ utworu. I z tych trzech rytmów, które Państwu chciałem pokazać, to milonga będzie na końcu. Ten tango poemat to jest muzyka często bardzo wolna, refleksyjna, ona ma przyspieszenia, które wyzwalają pewne figury, których się nauczyliśmy wcześniej, prawda, żeby te ekspresje pokazać. Ale zwykle to właśnie jest to tango z tymi zatrzymaniami, jeżeli ja proponuję partnerce, a startujemy, mogę pójść z partnerką, ja do przodu, partnerka do tyłu, a często w bok chodzimy. I to jest wyraźne, ustawiłem partnerkę na nodze i robię wyraźny ruch. I mogę to zatrzymać się i delikatnie partnerkę i dopiero później dalej idziemy, prawda? Czyli zatrzymania i takie tango, numer drugi, jeśli można poprosić dobrze, to jest właśnie takie refleksyjne, zróżnicowany rytm, ale raczej spokojny, taki właśnie przeżycia wewnętrznego. Partnerki często tańczą z zamkniętymi oczami, co wydaje się zupełnie. Chodzi o to, żeby mogły słuchać ciała mężczyzny. Zamyka oczy, mówię o partnerkach, które już mają praktykę. Zamykają oczy i polegają tylko i wyłącznie na tym, co mężczyzna proponuje. Na tyle mają technikę opanowaną, że mogą z tymi oczami zamkniętymi tańczyć, ale rzeczywiście są oczy zamknięte. Nie ma obowiązku, można puścić, jeżeli panu przejmie dwójeczkę, tak, tak, tak. No i to jest to właśnie, ja mogę sobie zrobić jakiś ozdobniczek. I tak mniej więcej przez 3 minutki, prawda? Jako przykład, ja prowadzę partnerkę, ona tak naprawdę tańczy. Ja też tańczę, ale troszeczkę obok niej. Robimy niby to samo, ale nie zupełnie to samo. Ja proponuję partnerce pewne ruchy, wyzwalam emocje, no i sam do tych emocji też wchodzę. Mamy razem przeżywać. Czyli to jest taki tango poemat. Tango refleksyjne. Możemy się zastanowić, możemy długo postać nawet, prawda? Partnerka też może sobie jakieś ozdobniczki robić. Kręci paluszkiem, prawda, delikatnie.
kiedy chcę przerwać, bo tak, o wszystkim decyduje partner. Jeżeli ja mogę wymusić na partnerce pewien ozdobnik albo dać jej na chwilę swobodę. Świetnie mi się z tobą tańczy, w nagrodę przez chwilę będziesz wolna. No i partnerka sobie jakieś tam ozdobniczki robi. Jak ją zmusić, żeby była skoncentrowana? To jest wyraźny mój ruch. Ona sobie tam tańczy, a ja... I wtedy ona wie, że idziemy dalej. Dokąd jeszcze nie wiadomo, ale idziemy dalej. Ona musi być przygotowana na to, że za chwilę coś się będzie działo. To jest takie właśnie typowe tango refleksyjne, gdzie rytm troszkę się zmienia, ale jest taki bardzo spokojny, luźny, gdzie możemy zastanowić się nad sensem życia, naszej wspólnej miłości, co z tego wyniknie, co już przeżyliśmy, prawda? I tam są różne oczywiście ozdobniczki, jakieś machnięcia mogą się pojawić, ale generalnie jest to bardzo spokojne tango, takie właśnie elegijne. A gdyby można teraz pana poprosić tango walc, tam chyba ósemka jest, o ile pamiętam, walc. Rytm walca bardzo wyraźny, tylko jest problem. Walc jest na trzy, a tango jest na cztery. I trzeba tak tańczyć, tu jest dużo obrotów bardzo. To chiro, jak mówiłem, prawda, czyli ja prowadzę partnerkę i ja się też kręcę z nią partnerką. Wirujemy na okrągło, tylko trzeba zmieścić się na cztery, nie na trzy. Czyli jakieś przyspieszenia, zgubienia, prawda, jeżeli ja prowadzę partnerkę, to... Udało się, prawda? W walcu jest to proste, bo jest raz, dwa, trzy. Prawda? A tu muszę na cztery zrobić. Czyli jak idę sobie, to raz, dwa, trzy, cztery. Raz. To już ode mnie zależy, jak ja słyszę tę muzykę i jak prowadzę partnerkę. Partnerki bardzo zwracają uwagę na muzykalność. Figura jak nie wyjdzie, mały problem. Ale jak gubimy rytm gdzieś i muzykę, to jest niedopuszczalne. I tu w tradycyjnym tangu, a tango się rodziło w środowiskach, delikatnie mówiąc, niski poziom był, domy schadzek, prawda, burdeliki różne i zdarzało się, że partnerka zostawiała partnera i nie umiesz tańczyć. No a wtedy noże szły w ruch, prawda, i działo się bardzo, bardzo. Polecę Państwu na końcu książkę, jeżeli Państwo byli zainteresowani, bo genialna książka o historii tanga, bogowie tanga, gdzie jest opisane może nie samo tango, ale w jakich środowiskach tango się rodziło. To po prostu przerażenie bierze, bo to Argentyna, emigranci z całego świata i dziewczyna, która pojechała do narzeczonego, który zginął w strajku, znalazła się na obcym gruncie, bez środków do życia, przebrała się za mężczyznę, grała na skrzypcach, wtedy kobieta nic nie znaczyła. Musiała się przebić. Występowała jako mężczyzna, musiała nawet w relacjach męsko-damskich mężczyznę udawać. Ale opisane jest to w sposób genialny. Książka Bogowie Tanga, polecam, rzeczywiście świetnie napisana. I trzeci typ tanga, numer 11, jeśli można prosić, to jest milonga. I to jest szybki, pogodny rytm, tu wielkich figur nie ma. I podstawowy krok to jest bardzo prosty, byle trzymać rytm. Byle trzymać rytm, cały czas. Oczywiście można sobie pozwolić na różne ozdobniczki, na przykład może być taki ruch, takie ozdobniczki istnieją oczywiście. Pytanie, jak to wymusić na partnerce? Albo na przykład właśnie z tego ruchu. I znowu, prawda? Zabawy. Zabawy, typowe zabawy w kroczki. Czyli mamy tango poemat, tango walc, tango milonga. Szybkie, pogodne, uśmiechnięty rytm. Tu ważne jest, żeby te kroczki cały czas trzymać. Czasem się partnerka zgubi, czasem partner się zgubi. Za chwilę się znajdujemy, tańczymy dalej. Nie robimy z tego problemu. Bardzo panu dziękuję. Na zakończenie tego tangowego takiego mini pokazu. Tango to jest taniec macho. Partnerka
oddaje się mężczyźnie w całości, absolutnie. Facet decyduje o wszystkim. Jeżeli partnerka próbuje dominować czy prowadzić, to już nie ma tanga. Ale coś za coś. Nic nie ma za darmo. Nieraz panie o skłonnościach feministycznych mówią, dobra, możesz sobie porządzić, ale dobra, raz ci pozwolę rządzić. Ale coś za coś. Partnerka, która polega na mężczyźnie, oddaje mu się w tym tańcu absolutnie, w każdym calu. Wymaga, żeby partner zrobił z niej najjaśniejszą gwiazdę na parkiecie. Owszem, będziesz rządził, ale ja mam tak błyszczeć, że inne panie z zazdrości pękną. Oczywiście no, jest to umowne, prawda, bo wszystkie panie chcą błyszczeć na parkiecie, ale coś w tym jest. Partner bierze pod opiekę swoją damę, proponuje jej taki taniec, żeby absolutnie olśnić wszystkich naokoło. I to jest tak naprawdę istota. Rodzaj opiekuńczości i wydobycia tych najpiękniejszych atrybutów partnerki. Czyli jest to świetna zabawa, możemy powiedzieć, że krótki romans albo całe życie opowiedziane. Możemy powiedzieć, że jest to smutek, który tańczy sam siebie, możemy powiedzieć, że to jest zabawa w kroczki. Tak czy inaczej, zawsze partner swoją partnerką się opiekuje w taki sposób, żeby on był przy niej tylko marnym dodatkiem. Partnerka ma być absolutnie, on niby tu rządzi, ale tak naprawdę pełnym blaskiem jaśnieje partnerka. I to jest w tangu najpiękniejsze. Jak ja podchodzę do partnerki, to staram się zrobić wszystko, żeby ona się czuła fenomenalnie, żeby ona była zadowolona. I czasami widzę, nie wszystko mi się udaje, przecież nie jestem jakimś arcymistrzem. Też się bawię, ale czasami widzę, jak zaskoczę partnerkę jakąś figurą i tak delikatnie zerkam, uśmiecha się. O, spodobało jej się, fajnie. Mnie się też to podoba, że jej się spodobało. Cieszymy się razem. Tańczyłem kiedyś z partnerką bardzo dobrą i po tańcu ona nic nie powiedziała, ale tak lekko mnie to uszczypnęła. Mówię, o, podziękowała, podobało jej się. I to i mnie się też podoba, prawda? Nie oceniamy siebie, dlatego że ludzie tańczą w różny sposób, mają różne temperamenty, też różne umiejętności. Cieszymy się, jak są koleżanki i koledzy, którzy chcą tańczyć. Natomiast pomijam oczywiście ludzi złośliwych, no bo nie brakuje w środowiskach ludzi złośliwych, ale staramy się nie oceniać, raczej pozytywnie. Fajnie się z tobą tańczy. Miło było spędzić na parkiecie z tobą te kilka czy kilkanaście minut. Może powtórzymy jeszcze? A, bardzo chętnie. To są fajne rozmowy, takie, które są otwarciem na przyszłość. To nie są takie, żeby kogoś tam zgnębić, żeby komuś dołożyć. Świat jest tyle wokół nas, tyle okrucieństwa, tyle nieprawości, że jak możemy być uśmiechnięci względem siebie, przyjaźnie nastawieni, to właśnie w takim tańcu jak tango to powinno się uzewnętrzniać. Czy to zawsze się dzieje? To zależy od osobowości, od człowieka, od pewnej kultury osobistej, ale przynajmniej jest taka tendencja, żeby właśnie taki klimat tworzyć w spotkaniach tangowych. Piękna pasja. Jeżeli Państwo mieliby ochotę, to oczywiście zawsze zachęcam, bo są w różnych miejscach kursy urządzane i tu naprawdę można, nie chodzi o figury, bo te figury bywają naprawdę niektóre karkołomne zupełnie i nie do powtórzenia. Znam ludzi, którzy pół roku jeden krok ćwiczyli. To jest po prostu, czyli jedną figurę, no bo to jest jakaś figurka wymyślona, prawda? Ale tu nie chodzi o to, żeby piętrzyć te trudności, prawda? I to na pokazie jest fajne. Natomiast mamy spędzić miły czas, jeżeli ktoś zna trzy podstawowe figurki. Właśnie to oczo, cortado, czyli z tą nóżką, prawda? I ewentualnie krzyżyk w zupełności wystarczy. Te trzy figurki w zupełności wystarczą, żeby piękne tango zatańczyć, romantyczne, spędzić fenomenalny wieczór, zamiast się wgapiać w głupią telewizję, czy czasem w telewizji coś się fajnego zdarzy, ale niestety jak oglądam, na przykład, prawda, tak, to świetny film, prawda, świetny film i świetnie zagrany, tak, ja kilka razy widziałem ten film i chętnie znowu obejrzę, jak go będą pokazywali, tak, fantastycznie, no tam też to tango było troszkę pokazane.
Nikogo nie zachęcam oczywiście, żeby ktoś, że się musimy zapisywać, bo każdy ma swoje zainteresowania, swoje pasje, ale warto pomyśleć, że to jest posma tak. I pytałem nawet kiedyś na jednym z kursów, czy są jakieś ograniczenia wiekowe. Nie. Jeżeli czujesz chęć potańczenia, to naprawdę. Wiem, że im człowiek starszy, tym trudniej pewne rzeczy z siebie wydobyć, bo kręgosłup tam coś ciągnie, prawda, bo to już, kości są nie takie jak były, prawda, mięśnie nie takie jak były. Ja też już nie mam 25 lat i też mam trudności, prawda. Moją podstawową trudnością jest, to jest z czasów szkolnych, ja się troszkę garbię, a w tangu sylwetka musi być wyprostowana, ponieważ pierś prowadzi tu, spod słoneczny, to ja muszę eksponować, prawda. I dobrze, jak ja przez chwilkę pamiętam, ale tu mam na parkiecie, spędzam, a potrafiłem tańczyć przez 8 godzin, więc to wytrzymać, prawda, brzuch wciągnięty i mięśnie napięte, bo brzuch jest sprężyną. Wszystko, co robię, jest napędzane z brzucha. Proszę zauważyć, że ja nie robię takiego zamachu, żeby się okręcić. Ja... I brzuch prowadzi mnie, prawda? Czyli to jest on, to jest dokładnie to. Tu jest sprężyna. Czasem się tego trudno nauczyć, ale przy okazji jest to świetne ćwiczenie na krążenie krwi. Myślę, że nie zanudziłem, mam nadzieję, że nie zanudziłem Państwa. Troszkę nam na tango mniej czasu wyszło, ale to tak tylko jako ciekawostka, bo każdy ma ozdobniczek, tak, bo każdy ma, bo życie moje zawodowe to radio. No 41 lat z kawałkiem, to jednak sporo czasu, a tango jest formą relaksu po różnych stresujących wydarzeniach i jesteśmy bombardowani polityką, no musimy dbać o zdrowie, wiadomo, finanse są ważne. I tango, jak idę, to zapominam o tych problemach. Koncentruję się na partnerce. Nieważne, czy ją znam, czy nie. Byłem ostatnio właśnie na 11 listopada, a mówię, no tyle się tu różnych rzeczy działo, ach, pójdę potańczyć. Było bardzo mało osób, 4 pary były tylko. I przyszła pani, która czekała na swojego stałego partnera, a mówię, tańczysz? No tak, ale ja czekam. Mówi, no to póki czekasz, to może zatańczymy. Bardzo fajnie sobie... Nie, no oddałem ją partnerowi oczywiście jak najbardziej, ale byłem tylko godzinkę byłem, z tego tańczyłem ze 40 minut i byłem bardzo zadowolony. Było piękne zakończenie tego dnia 11 listopada. Potańczyłem sobie troszeczkę i jest to świetny sposób na spędzanie czasu. Nie tango, mogą być inne tańce, przecież mamy różne. Znam ludzi, którzy tańczą ludowe tańce, znam ludzi, którzy tańczą klasyczne tańce, walce czy tango, takie normalne tango, prawda? Także jest to fantastyczny sposób na spędzanie czasu i to naprawdę, mówiłem o tych krokach, o tych różnych technikach, tak, bo to jest pewien model, ale tańczymy tak, jak potrafimy. Staramy się zrobić tak najlepiej. Jak wychodzi nam troszkę gorzej, to przecież nie ma żadnych przeciwwskazań. Spotykam na parkiecie naprawdę różnych ludzi i osoby naprawdę mocno starsze. I z wielką satysfakcją patrzę, jak drobne kroczki sobie właśnie, ale potrafią wygenerować jakąś figurkę prostą bardzo. I to jest tak sympatyczne, tak estetyczne, tak piękne, że chce się chcieć, tak. Jak widziałem filmy o właśnie tango argentyńskim, filmy chyba Saury, już nie pamiętam, ludzie trochę schorowani, widać było, jak tam na ten parkiet, tam się troszkę kuleje, prawda, po czym zaczyna grać muzyka i oni się prostują i na te parę minut, to są bogowie. Tak. Tak jest, to są bogowie. Polecam Państwu tę książkę, Bogowie Tanga. Nie pamiętam autorki, ale napisana świetnie książka. Przede wszystkim pokazany jest klimat, w jakim się tango rodziło. Kiedyś tylko mężczyźni mogli grać, nie śpiewało się tanga. Później zaczął mężczyzna śpiewać. Dla kobiety w ogóle nie było miejsca. Mężczyźni sami ze sobą tańczyli, bo kobiet było czasem brakowało, albo były rozchwytywane były. Jak się pierwsza kobieta pojawiła, to była rewolucja w ogóle i zaczęła śpiewać. No to taki trochę szowinistyczny, prawda, jest, no ale tak to się rodziło wszystko w środowiskach takich rzeczywiście burdelowych gdzieś tam.
Więc tam oczywiście są wątki różne romansowe zarysowane, ale mnie bardzo w tej książce klimat argentyński w warunkach, proszę Państwa, nie do wyobrażenia. To jest, była bieda, robactwo, oni się gnieździli, żeby przespać się w nocy, potrzeby do kubła wspólnego załatwiali, po prostu nie do wiary. Koniec XIX, początek XX wieku. No emigracja ze wszystkich stron świata. Fajna książka i fajnie się ją też czyta dobrze, także. Przedłużyłem troszkę, ale panie dyrektorze, ale tak się z państwem miło rozmawia, że... A pana się słucha wspaniale. Nie dziwię się, jak się nam dzisiaj będzie śnił pan Andrzej tańczący tango argentyńskie. A może z czasem okaże się, że jakiś tutaj kurs tanga argentyńskiego się pojawi. Albo nam się będzie śnił pan Andrzej o 4:00 nad ranem czytający coś w 4. programie Polskiego Radia, na przykład wyniki wyborów. Dziękujemy pięknie. Życzę.